Tom pierwszy, część trzecia Autor Bruno Siak czyta Bruno siak. Sześć. Nacisnąłem klamkę drzwi do klatki schodowej. Były zamknięte. Szarpnąłem kilka razy i zgrzytnąłem zębami. Musiałem się uspokoić. Czułem już kwaśny smak w ustach, a gardło zaciskało mi się, utrudniając oddychanie. Skąd wziąć kody do domofonu? Czy w umowie był zapisany? Tak, na pewno tak, ale przecież nie miałem jej przy sobie ani na mailu. Dwie wersje papierowe podpisałem w mieszkaniu w obecności właściciela. Rozejrzałem się powoli. Nie zauważyłem nikogo, oprócz mężczyzny wychylającego duszkiem buteleczkę wódki przed całodobowym sklepem z alkoholem. Był za daleko i zbyt pijany, by widzieć, co dokładnie robię. Ktoś jeszcze dalej spacerował po trawniku z psem. Poza tym pusto. Podszedłem do drzwi, osłoniłem ciałem dziurkę do klucza i użyłem wytrychów. Ręce mi się trzęsły ze zdenerwowania i przez to pokonanie prostego zamka zajęło mi ponad minutę. Kiedy w końcu wszedłem do środka, musiałem uspokoić oddech. Dzieliło mnie od niej jedynie kilkanaście metrów i jeżeli Ewa przebywała w mieszkaniu, to mogłem jej pomóc. Byłem dla niej jedyną szansą. Kawalerka, którą wynająłem dziewczynie, mieściła się na trzecim piętrze. Ruszyłem w górę, ostrożnie stawiając stopy na stopniach. Wokół dźwięczała taka cisza, jakby nikt nie mieszkał w całym pionie. Nie zaszczekał pies, nikt nie rozkręcił telewizora, nie kłócił się z żoną, dzieci nie płakały. Na trzecim piętrze przyłożyłem ucho do drzwi mieszkania Ewy, Odczekałem dziesięć sekund. Cisza. Nacisnąłem klamkę. Drzwi były zamknięte, ale miałem klucz. O tym chociaż pamiętałem. Włożyłem go do zamka, przekręciłem szybko i wszedłem do środka. Przed oświetlała słaba żarówka. Naprzeciwko drzwi rozciągała się mała kuchnia, w której stał stół z dwoma ikeowskimi krzesłami. Z boku piekarnik, zlew, kuchenka mikrofalowa i blat, do przygotowywania posiłków. Nigdzie nie widziałem brudnych naczyń, kubków ani żywności, tak jakby Ewa jeszcze się nie wprowadziła. Po prawej stronie znajdowała się sypialnia. Zajrzałem ostrożnie do środka. Na łóżku leżał krępy mężczyzna. Ważył co najmniej sto kilogramów. Miał ściągnięte do kolan spodnie i spoczywał na brzuchu. Klatka piersiowa nie unosiła się. Nie żył. Przekroczyłem próg pokoju i wtedy dostrzegłem Ewę. Siedziała skulona w kącie, obejmując kolana ramionami. Patrzyła na mnie zaskoczona. Miała opuchniętą od płaczu twarz, siniak na policzku, a na szyi krwawe wybroczyny, jakby ktoś się dusił. Ale żyła. W jednej chwili zeszło ze mnie całe napięcie. Węzeł w brzuchu rozluźnił się i mogłem wziąć głębszy oddech. "Dobrze, że jesteś" szepnęła. Chwiejnie podniosła się na nogi. Obciągnęła na uda krótką, kraciastą spódniczkę. Miała na sobie jeden z seks kostiumów z kolekcji Marioli. Przebranie uczennicy szkoły z internatem. Poprawiła białą, rozerwaną bluzkę, by zasłonić piersi. Kołnierzyk plamiło kilka kropli krwi. Kucnąłem, opierając się o łóżko, a potem usiadłem na podłodze. W jednej chwili odebrało mi wszystkie siły. Popatrzyłem mętnym wzrokiem na Ewę. Przełknąłem ślinę, by rozluźnić ściśnięte gardło. — Co ci zrobił? — zapytałem. Zauważyłem, że dziewczyna oddycha zbyt płytko i za szybko. Głębszy oddech musiał sprawiać jej ból. — Nie wiem. Nic chyba. — wzruszyła ramionami. — Trochę mnie przygniósł, ale nic mi nie jest. Nie protestowała. Gdy zbliżyłem się, uniosłem jej bluzkę i zbadałem żebra. Mimo wielkiego siniaka nie wyczułem pod palcami złamania. Wkrótce Ewa zaczęła oddychać normalnie. Jak go okułam, to od razu nie zadziałało. W jej głosie wyczułem pretensje. Jakby padł od razu, to by mnie nie uderzył, ani nie zaczął dusić. Nie byłoby tego. Wskazała palcem na fioletowy siniak pod okiem. Kłułam go kilka razy, jak leżał na mnie. Chyba z dziesięć i się w końcu zdenerwował. Chwycił mnie za nadgarstki. Miałam twoją bransoletę i kolec zbił mu się tak głęboko, aż wrzasnął. Wtedy mnie uderzył w brzuch i zaczął dusić i prawie udusił. Odchrząknęła i pomasowała szyję. Ale w końcu ta twoja trucizna zadziałała. To zajmuje zbyt wiele czasu, wie, wiesz? Dobrze działa, ale trzeba umieć się aplikować. Wycedziłem przez zęby. Ulga, którą początkowo poczułem, zamieniła się w złość. Chciałem się uspokoić, ale nie potrafiłem. Jak mogłaś być tak głupia? krzyknąłem. Jak mogłaś tak od razu? Takie rzeczy trzeba umieć. Mogłaś mnie ostrzec. Co umieć? syknęła, ale bez prawdziwej zawziętości w oczach. Umieć kłuć ludzi kolcem? Nabrałem powietrza, przytrzymałem je w płucach kilka sekund i wypuściłem. Dobierać środek, dawkę, odpowiednio aplikować. Wytłumaczyłem już spokojnie. Bo przecież odkręciłaś zbiornik i nakropiłaś trucizny do dozownika. Nie no, umoczyłam go w słoiku tylko. Przerwała i wzruszyła ramionami. Ale dużo, tak grubo było. Widziałem w jej oczach, że żałowała. Od razu zrozumiała swój błąd. Nie miałem zamiaru jej oszczędzać. Pod kolcem jest zbiornik, który trzeba napełnić. Dawka, którą się zwilży sam kolec, nie starczy nawet na małego psa a co dopiero na takie bydle. Wskazałem na gapiącego się wytrzeszczonymi oczami w sufit martwego mężczyznę. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Jak mogła tak ryzykować? Nie czułem jednak gniewu ani złości. Byłem szczęśliwy, że przeżyła. Podniosłem się z podłogi i usiadłem na łóżku obok zwłok. To było głupie. Stwierdziłem. Bardzo głupie. Powinnaś mi powiedzieć prawdę. Zasłużył. Zacisnęła usta tak silnie, że aż zbielały. Szykowała się do kłótni, i niemal czułem, jak znowu wzbiera w niej złość. Nie mam wątpliwości, nie żałuję tego człowieka. Zabijałem niewinnych, a on bez wątpienia był winny. Ale nie można tak tego robić. Mógł cię zabić. Miałaś dużo szczęścia. A co, miałam poprosić cię o truciznę i te twoje pierścionki? A ty byś mi je może dał razem z instrukcjami, co? Co? Zrobiłam to, co musiałam. Zresztą nie było czasu. Jakbyś był w mieszkaniu, to musiałabym cię prosić, ale cię nie było, to sobie wzięłam. Ukradłaś poprawiłem ją. No, ukradłam. Tak, ukradłam, bo musiałam. A jakbyś był, to dałbyś mi sam? Odchyliłem głowę i popatrzyłem na sufit. Westchnąłem. Oczywiście. — Wiem, że jesteś uparta i nawet bez mojej zgody spróbowała być zemsty. Milczyliśmy kilka minut. Ja z ulgą wsłuchiwałem się w moje zwalniające serce, a Ewa chłodziła gniew, obserwując czarne niebo za oknem. W końcu wstała i usiadła obok mnie na łóżku. Nachyliła się i dotknęła ustami mojego ucha. — Musiałam — szepnęła. — Marzyłam o tym od lat. Zadzwoniłam i zaproponowała mu siebie i on chciał tak szybko, a ja bałam się, że jeżeli odmówię to... On był najgorszy? Przerwałem jej pytaniem. Nie, stwierdziła po chwili wahania, ale robił to najczęściej i odkąd pamiętam. Chciałam go zabić tak bardzo, że nie obchodziło mnie, co będzie potem. No i nie był z tych najbystrzejszych. Patrzyliśmy przez chwilę tempo na obrośnięte czarnymi włosami pośladki martwego mężczyzny. Trzeba go uformować, stwierdziłem, przerywając milczenie, bo stężeje i go stąd nie wyniesiemy. Znowu takie bydle. Zostań tutaj, a ja zamilkłem, bo położyła mi palec na ustach. Mam cztery szare taśmy i worki na gruz, skaza się? Tak, odparłem zaskoczony. Zauważyłem, że na dłoni ma nadal pierścień, a na ręce brazolety z resztkami kurary na kolcach. Chwyciłem ostrożnie jej przed ramię. Trzeba to zdejmować zaraz po użyciu. Wskazałem palcem na bransoletę i pierścień. Łatwo się ukłuć, a przy twojej wadze po minucie leżałabyś na podłodze z porażonymi mięśniami oddechowymi i umarłabyś po trzech minutach. Dobrze. Skinęła głową. Już zdej najpierw trzeba zabezpieczyć. Przerwałem jej i wyjąłem z kieszeni plastikowe nakładki. Założyłem je ostrożnie na igły bransolety i pierścienia. — Teraz mogę zdjąć? — Tak, ale oddaj mi je od razu. Gdy wykonywała moje polecenie, zauważyłem, że trzęsły jej się ręce. — Pistoletne strzałki masz? — W plecaku, ale nie użyłam go. Kazałem jej przynieść taśmy i worki, a sam wstałem i ściągnąłem ciało z łóżka. — Kim on jest, Ewa? Znasz nazwisko? — Nie. Mariola kazała mi mówić na niego wujek Leszek — Głos Ewy drżał na wspomnienie przeszłości. Widok jego twarzy musiał przywołać złe obrazy. On był pierwszy, który zaczął. — Nie mów. Wymamrotałem, widząc, jak łzy zbierają się w jej oczach. — Chyba, że chcesz, że ci to pomoże. — Nie, ja chcę. — Tylko poczekaj. Wzięła kilka głębokich oddechów. — To on pierwszy mnie zwałcił. Miałem pięć lat. Płakałam wtedy kilka dni i Mariola przestała zarabiać. Nie działały na mnie żadne groźby i triki. Pamiętam, że zabrała mnie na cały dzień do wesołego miasteczka i kupowała mi wszystko, co chciałam. Tak wynagrodziła mi krew, ból i śmierdzący podwójka Leszka. Niezłe co? Uśmiechnęła się przez łzy. A teraz wujek Leszek stygnie na podłodze śmierdziel. Żałuję, że nie widziałam jego twarzy, jak się dusił. Sama wtedy ledwo trzymałam się na nogach. Chciałabym widzieć, jak wywala te gały. Widzi mnie, ale nie może się ruszyć. Bo nie żałuję. Zrobiłabym to drugi, trzeci, czwarty raz. Wiesz, ile tylko się da. — Wiem, Ewa. A teraz do roboty. Pomożesz mi. Ale obiecaj, że sama działasz ostatni raz. Chwyciła mnie za rękę i przycisnęła ją sobie do policzka. — Obiecuję, Tomasz. Już nigdy. Przeszukaliśmy ciało i odłożyliśmy wszystko, co pozwoliłoby je zidentyfikować: portfel, telefon, złoty łańcuch, zegarek, pęk kluczy i kilka drobiazgów. W portfelu znalazłem prawo jazdy. Mężczyzna nazywał się Leszek Kowalski. Miał również kartę wstępu do Ministerstwa Zdrowia. Pracował tam jako naczelnik wydziału. Kiedy upewniłem się, że nie ma przy sobie niczego, co może go zidentyfikować, zapakowaliśmy go w worki. I uformowaliśmy tak, żeby się zmieścił w karcenowym pudle. Zajęło nam to niemal godzinę. Po wszystkim byłem spocony i musiałem odpocząć. Poszliśmy do kuchni. Ewa zagotowała wodę na herbatę. Jak on tu trafił? Zapytałem. W odpowiedzi wyjęła notes i pokazała mi pierwszą stronę. Wypełniona była numerami telefonów. Obok numerów widniały imiona i przezwiska. Poznałem książkę adresową z komórki Marioli. Ewa musiała ją przepisać przed wizytą Alfreda Kalusego, a to oznaczało, że od początku planowała się nimi zająć. I co teraz, Ewa? Chcesz ich wszystkich wymordować? Taki jest plan. Ty masz dziennik gniewu, a ja mam kontakty gniewu. Wiesz, że to szaleństwo to nie może się udać powiedział nie szaleniec, który truje niewinnych ludzi z powodu snów. A twoje czyszczenie dziennika może się udać? Zacisnąłem zęby i upiłem łyk herbaty. To nieuczciwe tak mówić. Ty trujesz ich tylko dla siebie, a ja głównie dla innych. To nie tylko zemsta, bo jak mnie zabraknie, to wujek Leszek znalazłby inną kuzynkę. I wujek Piotr też, każdy z tych pierdolonych z wyroli by sobie znalazł. Myślisz, że oni tylko mi to robili? Nie. Innym dzieciom też. Jak się nie uda i umrę, to niech tak będzie, trudno, ale chcę ich pozabijać wszystkich, a ty mi w tym pomożesz. Chciałem coś powiedzieć, ale położyła mi palec na ustach. Ja pomogę przy twoich, a ty przy moich, kontynuowała. Nie wiedziała, że nie musi mnie przekonywać, nie czytała chyba mojego sms -a. Jeden twój, drugi mój, tak na zmianę, aż ich już nie będzie, a potem uciekniemy. Uciekniemy razem, Tomasz, bo ja cię kocham, mówiłam ci. Znowu to powiedziała, ale może tylko dlatego, bym jej pomagał, a może nie nastała cisza. Podniosłem i przekartkowałem jej notes. Ilu ich tutaj jest? zapytałem. Czterdziestu siedmiu. Poznałam ich po głosie. Im należy się kara. To są niedobrzy ludzie. Nie są niewinni jak twoi. Zauważyłem, że wśród kontaktów wypisanych przez Ewę brakuje Rylskiego. Znasz kogoś takiego jak Rylski? Zapytałem. Nie, pokręciła głową. Rylski Argentyna. Pamiętałam ten kontakt, bo temu Rylskiemu Mariola nadała najciekawszy przydomek. A do tego to jest nazwisko. Cała reszta kontaktów to były imiona i pewnie w większości zmyślone. A ten Rylski? Pamiętasz, w jaki sposób odebrał połączenie? Nie, powiedział Ręski słucham. Zmieniła głos, próbując sprawić, by był bardziej basowy. Odebrał tak, jakby nie chciał ukrywać, kim jest. Tak się nie zachowują zwyrole. Widział przecież, że dzwoni Mariola. No nie wiem, nie spotkałaś go. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego głosu. Na pewno bym go zapamiętała. Ale dlaczego tak o niego pytasz? Odwiedził mnie dzisiaj w mieszkaniu. Wyznałem jej po chwili wahania. Bardzo dziwny człowiek, dziwnie się wysławia i dziwnie się zachowuje. Jak wygląda? Chudy, wysoki, stary, opalony, w kraciastej marynarce i strasznie wygadany. A morda zupełnie nie do przyjęcia? Zapytała Ewa. Jak to morda? Nic, odpowiedziała i machnęła ręką. Lekturę czytam. I to taki żart tylko. I miał jeszcze stary tatuaż na skroni, dodałem. Płacząca dziewczynka. Nie, to na pewno nie był jeden z nich. Ewa pokręciła głową. Czego chciał? Mówił, że Mariola obiecała mu sprzedać mieszkanie. Wiesz coś o tym? Nie, nic mi o tym nie mówiła. Dziwne. Dopiliśmy herbatę i wróciliśmy do sypialni. Mężczyzna nadal gapił się wytrzeszczonymi oczami w sufit. Podszedłem, i zamknąłem mu powieki. I tak trzeba z nim czekać do rana, stwierdziłem. Po nocy nie będę tu podjeżdżał z do pralki, zbyt podejrzane. To co zrobimy? Wzruszyłem ramionami. Może się przebierz i prześpij. Nie zasnę przy trupie, ale masz rację, założę coś wygodniejszego, bo strasznie to wszystko ciasne. Zaparzyłem sobie drugą obrzydliwą czarną herbatę ekspresową podczas gdy Ewa przebrała się w krótkie czarne spodnie i bluzę dresową, usiadła przy mnie i westchnęła. A jak zwabiłaś tutaj tego leszka, Ewa? Zadzwoniłam po prostu i powiedziałam, że uciekłam od Marioli, bo mnie okradła i teraz jest promocja i połowa ceny, ale tylko dzisiaj wieczorem, bo potrzebuję hajsu. Przyjechał od razu. Zadzwoniłaś ze swojego telefonu? Nie, taka głupia nie jestem. Z automatu kilka kilometrów dalej. Nie pomyślałaś, że mógł komuś powiedzieć, że tu jesteś. Tacy często są zorganizowani. Mają swoje struktury, zaufanych. Nigdy nie zaprasza ich tam, gdzie mieszkasz. Niech to będzie nasza zasada numer jeden. Tak jest, kapitanie Trucizna. Zasalutowała. To nie są żarty. To mieszkanie nie jest już bezpieczne. Już nie będziesz mogła tu mieszkać. Wiem, że nie żarty. Westchnęła. Ale po tym, co się stało, po tym, jak zapiłam skurwiela, całe życie wydaje mi się żartem, jak sen. Nawet mnie ząb nie boli, bo mnie uderzył, jeden mi się chwieje, ale nie boli. Patrzę na to wszystko tutaj. Rozłożyła ręce. Jak na jakiś film. Mocno się chwieje? Zamiast odpowiedzieć, nachyliła się i otworzyła usta. Z jednego z górnych kłów sączyła się krew. Wyglądam groźnie? Tak. Potwierdziłem. Z udawaną powagą, jak kura z krwawym dziobem uśmiechnęła się. To, co będziemy robić? Ja się zastanowię, co z ciałem, a ty możesz szukać nowego mieszkania. Tylko do tego nowego nie zapraszaj z wyroli. Tak jest. cholera nie wiem, czy udźwignę to finansowo. Ja tu już wpłaciłem kaucję, i za pierwszy miesiąc kończą mi się oszczędności. Tutaj pięć tysięcy złotych poszło w błoto. Trzeba jutro wypowiedzieć umowę na to mieszkanie. Jakbyś mi powiedziała, co chcesz zrobić, to może byłoby bezkosztowo. Ewa pokiwała głową, a potem uśmiechnęła się tajemniczo. Pieniądze to nie będzie problem, szepnęła, nachylając się nad stołem konfidencjonalnie. Niedługo będziemy bogaci. My, a niby dlaczego. Chyba nie chcesz okradać tych z wyroli. Nie, jest coś innego. Gdy zadzwoniłam do Leszka i zaoferowałam mu się na noc, to zapytał o stawkę. Powiedziałam, że stuwe mniej niż zwykle za godzinę. Ten wtedy zaczął marudzić i powiedział, że więcej niż dwa tysiące nie ma i bierze cztery godziny. Dwa tysiące, rozumiesz? Dwa tysiące złotych! To mi dało do myślenia. Jak Mariola mogła być w długach, jak sprzedawała mnie za tyle pieniędzy? Przeliczyłam to wszystko, te wszystkie godziny, przez te wszystkie lata. I wyszło mi, że z taką stawką, na pewnie gdy byłam dzieckiem, to byłam droższa. Mariola zarobiła na mnie co najmniej pięć milionów złotych. Ona nie żyła ponad stan, Tomasz. Nie miałyśmy samochodu, drogich mebli, drogich ciuchów. Nie żałowała sobie wina, czasem brała amfę albo kokę. Ale to niemożliwe, żeby to wszystko wydała na alkohol i dragi. Nie tyle. Ale miała długi, może ją kradali. Była zacwana. A te długi to teraz myślę, że to na pokaz. Robiła długi, żeby wszyscy wiedzieli, że ma długi, rozumiesz? Nie chciała kłopotów. Zaraz by się jakiś znalazł, by otoczyć ją opieką. Nawet dawała się pobić za te długi. Raz miała całą twarz w siniakach i uparzenie na dłoni. A może inaczej wydawała pieniądze? Podsunąłem. Może przepuszczała wszystko w kasynie albo w drogich klubach? Tam w jedną noc można stracić kilkadziesiąt tysięcy. Nie. Odpowiedziała krótko Ewa. I podeszła do biurka. Wyjęła z szuflady laptop i usiadła z nim na łóżku obok mnie. Mariola od trzech lat miała konto z dostępem przez internet, wytłumaczyła, włączając komputer. Poprosiła, bym usiadł obok niej. Pomagała mi to założyć. Hasła zapisowała potem w zbiorczym pliku pod jakąś śmieszną nazwą gdzieś w folderze systemowym. Zresztą sama jej podpowiedziałem tę głupotę, żeby to oczywiście wykorzystać, kiedy przyjdzie czas ale nie myśl, że jestem potworem. Wtedy miałam na myśli raczej kradzież pieniędzy i ucieczkę z domu. Poczekaliśmy na załadowanie się systemu operacyjnego. Później Ewa zalogowała się na konto bankowe Marioli i pokazała stan rachunku bieżącego. Było tam trochę ponad trzy tysiące złotych. Przez to, że rozwaliłeś jej telefon, to nie mogę wykonać przelewu, mruknęła. Ale popatrz tutaj na historię transakcji. Bez komórki mogę obejrzeć tylko miesiąc do tyłu. Zobacz. Trzy tygodnie temu Mariola przesłała z tego konta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych na lokatę internetową. Opisała to w opisie przelewu, wskazała mi palcem na ekranie. No dobra, ale siedemdziesiąt dwa tysiące to nie miliony. Zresztą nie masz do tego dostępu. Dzięki Tobie porozwaliłeś jej telefon. Zacisnąłem zęby. Liczy się bezpieczeństwo. Co ci po pieniądzach, jak siedzisz w więzieniu? Chciałem wstać z łóżka, ale złapała mnie za ramię. Poczekaj, siadaj. To jeszcze nie wszystko. Mam też dobre wieści. Usiadłem i wbiłem wzrok w ekran laptopa. Dzięki mojemu podstępowi z hasłami mogłam się także zalogować na konto e-mailowe Marioli. Tam, w folderze Fryzjer... Znalazłam zlecenia na lokaty terminowe w różnych bankach, rozpoczynające się od momentu, kiedy założyła konto. Zliczyłam wszystkie te lokaty i wpisałam do Excela. Widać, jak fluktuują pieniądze. Kwota przerasta stopniowo przez całe trzy lata. Wpłaty gotówkowe co miesiąc przerzucane są na lokaty. Widać tutaj, że oszczędzała około dwudziestu kilku do trzydziestu tysięcy złotych miesięcznie. Razem tych lokat jest na trochę ponad milion złotych zrobiło mi się sucho w gardle i gorąco w piersi nie byłem chciwym człowiekiem ale te pieniądze bardzo by nam pomogły i przez to, że rozwaliłem komórkę to nie masz do tego dostępu warknąłem zły na siebie poczułem się jak złodziej z gangu Olsena. tak przyznała Ewa do tej kasy nie ma dostępu potrzebny jest kod wysyłany na numer komórkowy przez sms na początku potężnie się na ciebie wkurwiłam wiesz Wyszczerzyła zęby. Z górnego lewego kła nadal sączyła się krew. Ale potem zaczęłam myśleć. Przecież ona nie zaczęła oszczędzać w momencie, kiedy założyła konto. Wcześniej też to musiała robić. Nikt tak nagle nie zaczyna odkładać po trzydzieści tysięcy miesięcznie. No, raczej nie. Przyznałem. I co, myślisz, że ta gotówka jest nadal gdzieś schowana? Musi być. Myślę, że pieniądze są w mieszkaniu. Pokój Marioli zamyka się na klucz. Oderwała wzrok od ekranu laptopa i popatrzyła mi w oczy. Pomyślałem, że musi mi ufać, że mówi tak otwarcie. Widocznie nie martwiła się, że jej ukradnę te pieniądze. Czasami zamykała się tam bez powodu. Myślę, że tam jest gdzieś skrytka. Jeżeli przez trzy lata odłożyła milion, to tam musi być co najmniej trzy miliony. Ewa mówiła szybko. Była zdenerwowana i podekscytowana jednocześnie. To dużo papieru, stwierdziłem. Tym łatwiej to będzie znaleźć. Jedźmy teraz. Chwyciła mnie za rękę i ściągnęła z kanapy. I tak nie będę mogła spać. Takie pieniądze dadzą nam wolność. Będziemy mogli robić, co chcemy. Nie będziesz musiał pracować. Najpierw trzeba się go pozbyć. Wskazałem na zawinięte w czarne worki ciało Leszka Kowalskiego. Dlaczego? Przecież. Do rana nic mu się nie stanie. Mógł komuś powiedzieć, że tu jedzie. Trzeba się pozbyć przynajmniej samochodu, a rano ciała. Co zrobisz z samochodem? Porzucę w zaroślach nad Wisłą na Pradze z kluczykami w stacyjce. Tam go ktoś ukradnie. A ciało? To dopiero jutro. Próbowałem zmienić temat. Ale już wiesz. Tak. Można wynająć łódkę na Zalewie Zegrzyńskim. Mam uprawnienia sternika, Obciążę je i zatopię w narwi. To będzie droga sprawa, ale... Pieniądze nie będą problemem, kapitanie Trucizna. Przerwała mi i uśmiechnęła się. To nie takie pewne, toksyczna, lasko. Zażartowałem. Weź, bo zaraz bełtne. Skrzywiła się i udała o druk wymiotny. Po polsku to strasznie idiotycznie brzmi. Lepiej będzie Captain Poison... And toxic girl po angielsku każdy bełkot brzmi ładnie jak z jakiegoś komiksu dla przygłupów hej komiksy nie są dla przygłupów lubię komiksy niech będzie westchnąłem wiesz co zabisz kilka swoich rzeczy i odwiozę cię do mojego mieszkania siedź tam cicho i połóż się spać nie szukaj pieniędzy u Marioli bo w nocy sąsiedzi będą słyszeć że chodzisz po mieszkaniu w którym nikt podobno nie mieszka jeszcze wezwą policję, a ty? To co mówiłem: porzucę samochód wujka, leszka w zaroślach nad Wisłą, wrócę tu taksówką i przyjadę do siebie. Nie zasnę tam sama? Spróbuj, bo będę pewnie dopiero przed świtem. Wróciłem do mojego mieszkania dopiero o trzeciej w nocy. Zostawiłem samochód Kowalskiego w nadwiślanych zaroślach obok zoo z kluczykami w stacyjce. Miałem nadzieję, że szybko zniknie i następnego dnia zostanie rozebrany na części. Ewa już spała na moim łóżku. Nawet nie przebrała się w piżamę. Nie budziłem jej, tylko przykryłem kocem. Sam usiadłem w fotelu, by w takiej pozycji doczekać świtu. Myślałem, że nie usnę, ale myliłem się. Obudziłem się na podłodze z ciężarem na piersi i krwią w ustach. Na przedramieniu miałem wielki krwiak, który na brzegach siniał. Obmacałem rękę i upewniłem się, że nie jest złamana. Podniosłem się z podłogi i usłyszałem krzątaninę w kuchni. Coś skwierczało na patelni i po mieszkaniu rozchodził się zapach smażonego boczku. Ewa już wstała i przygotowywała śniadanie. W nocy nawiedził mnie kolejny bohater z dziennika gniewu Filip Loński. Poznałem go na studiach. Na pierwszym roku chciałem korzystać z życia, piłem alkohol i chodziłem na imprezy. Nie lubiłem tego, ale robiłem to po to, by być takim jak inni. Filip był dziwnym chłopakiem, może nawet z większymi kłopotami niż ja. Ciągle szukał okazji, by rozładować napięcie seksualne. Podczas jednej z prywatek, pijany Loński rzucił się na mnie. Był bardzo silny i zdeterminowany. Chwycił mnie za gardło tak mocno, że nie mogłem się uwolnić. Pozostali oderwali go ode mnie dopiero po tym, jak zemdlałem. Jestem przekonany, że gdyby nie reszta, Loński by mnie udusił. W jego oczach dostrzegłem chęć mordu. Poznałeś już następnego do otrucia? — Zapytała Ewa, zaglądając do pokoju. Była ubrana w czarną bluzkę na guziki i krótkie dżinsy. Na stopach miała białe trampki. A szyję ozdabiała jej obroża z czaszką. Pocałowała mnie w policzek. Zauważyłem, że nałożyła makijaż, by ukryć sinie z okiem. Zawsze jest następny. Odparłem. Pokonałem sztywność mięśni i zdjąłem przepoconą koszulkę. Wziąłem czystą z szafki i założyłem spodnie. Obudziłem cię krzykiem. Nie, pokręciła gwałtownie głową. Słyszałam tylko jakieś niewyraźne mamrotanie. Ale wiem, że tam u ciebie to był krzyk. Tylko raz rąbnęłaś w szafkę. Wskazała na moje posiniaczone przed Myślałam, że ją złamałeś, a ty nic dalej spałeś. Nie podchodź do mnie, jak się ruszam przez sen, bo mogę cię uderzyć. Mogę też cię zaatakować, zacząć dusić, czy bić. To może być niebezpieczne. Wiem, skinęła głową. Ostrzegałeś już. Poszedłem do łazienki, by umyć zęby i twarz. Ewa wróciła do kuchni, by pilnować jajecznicy. Gdy ukończyłem poranną toaletę, usiadłem na taborecie i obserwowałem ją przy kuchence. Odczuwałem przyjemność wynikającą tylko z tego, że jest obok mnie. Przy niej nie musiałem się kryć. Przez całe życie udawałem kogoś innego, nawet przed matką. Ewa była pierwszą osobą, przy której odkleiłem od siebie wszystkie kłamstwa. Niektóre były ze mną tak długo, że niemal zapomniałem, że były kłamstwami. Zrozumiałem, że bez względu na to, co zrobiła i bez względu na to, co zrobi, to zawsze będę zabierał sobie, by dać jej. Co tak na mnie dziwnie patrzysz, Tomaszu? zapytała, wytrącając mnie z zamyślenia. No nic, nic. Uśmiechałeś się dziwnie i takie oczy miałeś zamglone, aż mnie ciarki przeszły. Chcesz mnie otruć? To ja się tobie śniłam? Nie, oczywiście, że nie. Ktoś inny, ja. Cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. Odwróciła się od schwierczącej na patelni jajecznicy, zarumieniła się, otworzyła usta, ale nie wiedziała, co odpowiedzieć. Odpadły od niej łuski i kolce. Jakimś magicznym sposobem w zdaniu, które powiedziałem, zawarłem wszystko, co czułem, aż do najdelikatniejszego niuansu. Objęła mnie. Tuliliśmy się bez słów, aż poczuliśmy dym spalących się na patelni jajek. Po śniadaniu udaliśmy się do mieszkania kryńskich. Nie powinniśmy tego robić, ale kwota, jaką spodziewaliśmy się znaleźć, zapewniłaby Ewie bezpieczeństwo. I swobodę działania. Zacznijmy od sypialni, szepnęła. Próbowała to przede mną ukryć, ale głos miała przytłumiony, a wargi jej drżały. Udawała, że śmierć Marioli jej nie obchodzi, ale wiedziałem, że to nieprawda. Dziecko zawsze szuka usprawiedliwienia dla postępowania rodzica i odnajduje dobro tam, gdzie dobra nie ma. Widziałem to wiele razy. To było prawem naturalnym. Może sam to zrobię, zaproponowałem. Ty możesz posiedzieć w swoim pokoju, albo iść do mnie, posłuchać muzyki. Wiem, że to może być dla ciebie trudne. To normalne. To jednak była twoja matka. Dam radę, Tomasz. Już to. Już jest ok. Dobra. Weszliśmy do pokoju. Spróbujmy najpierw podłogę, zaproponowała Ewa. Mogła wyjąć jakieś klepki, może są jakoś na magnes przyczepiane. Nie ma co szukać, trzeba zerwać wszystko dla pewności. Pokiwałem głową. Najlepiej było od początku nastawić się na trudności. Poszedłem po młotek i łom. Tylko sąsiedzi mogą usłyszeć. pomyślę, że to nowy się wprowadza może. Wzruszyła ramionami. Starajmy się to robić cicho. Może jednak nie usłyszą, może ich nie ma. Jancik wyszła na targ, chociaż tyle. Pracowałem najciszej jak potrafiłem, ale co jakiś czas i tak strzelało pękające drewno. Ewa zdjęła buty i w kapciach, by nie słuchać było kroków, wynosiła klepki do przedpokoju i układała pod ścianą. Po dwóch godzinach zdemontowałem wszystkie i nic nie znaleźliśmy. Położyłem się na łóżku, bo bolały mnie plecy od wysiłku. Przynajmniej wiemy, że to nie tu. Ewa usiadła obok mnie i zaczęła masować mi plecy. Pomogło. Może po prostu ma jakąś podwójną ściankę w szafie, albo regale, tak jak ty. Proponuję tym się teraz zająć. Pamiętam, że nigdy nie zamykała się na długo. Schowanie pieniędzy zajmowało jej mniej niż minutę. Wyjęliśmy ubrania i wszystkie przedmioty z szafy. Zbadaliśmy ją deska po desce. Każdą półkę ze sklejki próbowałem rozszczepić, a każdą ścianę przewiercałem wiertarką. I znowu nic opróżniliśmy biurko, przewiercałem nogi i deski, w podobny sposób zbadaliśmy krzesło oraz łóżko, potem rozkręciłem gniazdka elektryczne, odkręciłem żyrandol, opukaliśmy kaloryfer i zbadałem okna. Przez dwie godziny oglądaliśmy każdy zakamarek sypialni Marioli i nie znaleźliśmy pieniędzy. Ewa zwątpiła w swoją teorię. Widziałem to na jej twarzy. Mnie jednak wydawało się, że ma rację. Wszystko, co wydedukowała poprzedniego dnia, miało sens, ale jednocześnie coś mi nie pasowało. Dlaczego ona zamykała się w tym pokoju? Zapytałem nagłos. Skoro tu nie ma pieniędzy, to niemożliwe, by tu były trzy miliony złotych. Trzy miliony złotych to jak cztery ryzy papieru, a cztery to bardzo dużo papieru, taką ilość banknotów trudno schować. Nie wiem, dlaczego się zamykała. Ewa wzruszyła ramionami. A nie przyszło ci do głowy, że chciała cię oszukać? Zapytałem. Przecież widziała, że jesteś cwana, jak ugryzłem się w język. Nie było mądre porównywać ją w tamtym czasie ze zmarłą matką. Przecież Mariola dawała się pobić, żeby podtrzymać plotki, że jest w długach. Zadawała się z naprawdę bezwzględnymi typami, chciała ich oszukać i ciebie też chciała oszukać. Musiała na coś zbierać te pieniądze. Im więcej miała, tym bardziej się bała, że ktoś to odkryje. Żyła jakąś fantazją, że tylko jeszcze trochę i starczy. Jeszcze tylko miesiąc, jeszcze rok i zacznie żyć. Na pewno tak myślała. Ewa kiwała głową, ale miała taką minę, jakby miała się rozpłakać. Zrozumiałem, że mówienie o Marioli sprawia jej ból, że przebywanie w tym mieszkaniu to dla niej tortura. Udawała twardą, chciała uchodzić za uzbrojoną w kpinę i pogardą diablicę, ale była wystraszoną nastolatką, rozpiętą między zemstą a pragnieniem lepszego życia. Idź do mnie i odpocznij, poprosiłem. Ja się zastanowię i poszukam sam. Mam czystą głowę, a ona cię zwodziła. Idź do mnie. W lodówce jest surowy brokuł, pokrój go i zmieszaj z serem feta i oliwkami. Ta sałatka trzyma mnie przy życiu. Zażartowałem i zmusiłem się do uśmiechu. Bez takiego jedzenia krew dawno zalałaby mi mózg. Ewa chciała mieć pretekst, by opuścić to mieszkanie, a ja jej go dostarczyłem. Skwapliwie z niego skorzystała. Zacząłem przechadzać się po pokojach i zastanawiać, gdzie schowałbym trzy miliony złotych. Czułem, że kryjówka Marioli była dobra i że na nic zda się przeszukiwanie mebli, rycie ścian i zrywanie podłogi. Usiadłem zrezygnowany na okrągłym łóżku, na którym Ewa niemal każdego dnia przeżywała piekło. Postanowiłem, że nawet jeżeli nie znajdziemy pieniędzy, to pomogę jej otruć tylu, ilu będzie chciała. Nie wierzyłem, że jej to pomoże, ale chciałem być obok niej. Chciałem z nią zabijać, bo tylko zabijanie mnie z nią łączyło. Wstałem z łóżka i udałem się do pokoju Ewy. Niemal wszystko było tu czarne. Dywan, wersalka i meble, nawet podłoga, ściany i parapet. Jak nora jakiegoś zwierzęcia usiadłem na łóżku i obejrzałem każdy szczegół tego pokoju. Unosił się tutaj nadal zapach jej słodkich, owocowych, dziewczęcych perfum. Wyszedłem do przedpokoju, bo miałem zamiar obejrzeć ponownie sypialnię Marioli. Omiotłem obojętnie wzrokiem pietrzącą się przed drzwiami górę ubrań, butów, przyborów do makijażu, książek, płyt DVD, tanich błyskotek i wielu innych przedmiotów wyrzuconych z szafy i biurka Marioli. Coś zauważyłem, coś mnie uderzyło, ale nie wiedziałem jeszcze co. Usiadłem na podłodze i kilka razy powoli przeczysałem wzrokiem rozrzucone przedmioty. Już wiedziałem. Schyliłem się. I podniosłem czarną rolkę błyszczącej okleiny. Taką samą oklejono parapet w pokoju Ewy. Do rolki był przyczepiony wycięty ze sztywnego kartonu prostokąt z jednym zaokrąglonym rogiem. Od tego wzorca mariola wycinała pasujący na parapet kawałek. Mam cię mruknąłem zadowolony. Wszystko stało się jasne. Byłem tak podekscytowany, że w pierwszej chwili chciałem zawołać Ewę, i wyszedłem nawet na klatkę schodową, ale tam zatrzymałem się i zawróciłem do mieszkania kryńskich. W parapecie znajdowała się skrytka, tego byłem pewien, ale przecież nie musiały znajdować się tam pieniądze. Może było coś, co mogło zdenerwować Ewę. Postanowiłem sprawdzić najpierw sam. Podszedłem do okna w pokoju Ewy i przyłożyłem kartonowy prostokąt do bocznej krawędzi parapetu. Pasował zarówno z prawej i lewej strony. Postanowiłem zacząć od prawej. Tam był łatwiejszy dostęp. Zerwałem okleinę, ale pod spodem był tylko szary beton. Żeby dostać się od lewej strony, musiałem przesunąć łóżko. Oderwałem okleinę i odsłoniłem metalową płytkę z dwoma śrubami. Mogłem iść po śrubokręt, ale nie miałem cierpliwości. Za pomocą monety wykręciłem śruby. Płytka z metalicznym brzękiem spadła na podłogę. W grubym na 10 centymetrów parapecie wykuto kieszeń. Wsadziłem palec do środka i przejechałem po gładkiej ściance. Na opuszce palca zostało mi trochę szarego pyłu. Mariola użyła wiertarki ze stalową szczotką zamiast wiertła. Pewnie wywiercenie takiej dziury trwało wiele godzin, ale miała dużo czasu, kiedy Ewa wychodziła do szkoły. Byłem pewien, że zrobiła skrytkę własnoręcznie, bo na pewno bała się powierzyć tę pracę komukolwiek. Na pewno by się domyślił, że parapet służy do ukrycia czegoś wartościowego. Włożyłem dłoń do kieszeni w parapecie i końcami palców dotknąłem czegoś twardego i śliskiego. Pakunek był jednak na tyle głęboko, że nie mogłem go chwycić i wyciągnąć. Próbowałem kilka razy, ale miałem zbyt grube przedramię. Usiadłem na łóżku i rozejrzałem się po pokoju, w poszukiwaniu jakiegoś narzędzia. Zerwałem z okna plastikową prowadnicę od rolety, wyjąłem z biurka Ewy Pineski i wbiłem kilka na samym końcu. Wykonałem w ten sposób prowizoryczne grabie, z krótkimi i bardzo ostrymi zębami. Włożyłem je w dziury w parapecie, zaczepiłem o coś, co było w środku i przyciągnąłem do siebie. Na podłogę spadły banknoty, szczelnie owinięte w folię spożywczą. Rozwinąłem ją powoli. Same stu dolarówki. No tak. Dlaczego o tym nie pomyślałem? Przecież lepiej trzymać majątek w dolarach. Waluta pewniejsza, można nią płacić wszędzie na świecie i zajmowała mniej miejsca. Wyjąłem z parapetu czternaście takich zawiniątek. Było tam około miliona dolarów. Ewa miała rację. Teraz mogliśmy zabijać nie martwiąc się o pieniądze, a jeżeli policja wpadnie na nasz trop, to będziemy mogli uciec w dowolne miejsce na świecie. To dawało duże możliwości. Wyjąłem z podbiórka worek na buty Ewy i wrzuciłem do niego banknoty. W jednym zawiniątku zauważyłem kopertę. Wyjąłem ją zaciekawiony. W środku znalazłem bilety lotnicze oba na lot do Buenos Aires z przesiadką w Amsterdamie. Spojrzałem na datę. Koniec września, czyli za trzy miesiące. Przeczytałem nazwiska na biletach. Były dla Marioli i Ewy. A więc tak przedstawiał się plan Marioli. Argentyna. Od razu przypomniałem sobie przydomek Krylskiego. Czy on miał coś wspólnego z tym wyjazdem? Może miał załatwić tam nowych klientów. Może miał tam kontakty. Teraz już wiedziałem, skąd się wzięła ta jego opalenizna. A może to był plan Kryńskiej na pojednanie z córką. Może chciała tam rozpocząć nowe życie. Wydawało mi się to mało prawdopodobne, ale wiedziałem, że Ewa tak pomyśli. Przez chwilę siedziałem skonfundowany, nie wiedząc co robić. W końcu schowałem bilet Marioli do kieszeni, a bilet Ewy podarłem na bardzo małe kawałki i wyrzuciłem do sedesu. Spuściłem wodę i upewniłem się, że wszystkie zniknęły. Postanowiłem kłamać. Obiecałem sobie, że więcej tego nie zrobię. Ale nie miałem wyjścia. Mariola musiała pozostać w oczach Ewy potworem. Te bilety przecież nic nie zmieniały. Tego, co zrobiła jej matka, nie dało się przecież zapomnieć. Ewa nie powinna mieć wątpliwości, że Mariola zasłużyła na śmierć. Nie mogłem pozwolić, by pojawiła się rysa na jej powoli tężejącym pancerzu. To byłoby niebezpieczne dla mnie i dla niej. Ewa siedziała na łóżku i patrzyła bez słowa na równe kubki banknotów, które ułożyłem na biurku. Miała lekko rozchylone usta. Wiedziała, co one dla nas oznaczają. Siedziałem obok, również patrząc na pieniądze. Zamiast przynieść mi spokój i ukojenie, widok takiego majątku wywoływał u mnie strach, jakbym obserwował bestię, która może zaraz zabić. — Milion sto dwanaście tysięcy dwieście dolarów — szepnęła Ewa. — O cholera, miałam rację. — Miałaś rację. Powtórzyłem za nią jak robot. — Dzięki temu zrobimy to, co musimy zrobić. Będziemy trucicielami na pełny etat. — To są twoje pieniądze. — Tak, moje, ale ja ci je przekazuję. Musisz coś takiego zrobić, żeby były bezpieczne. Ale byśmy mogli działać. — A szkoła? — Zapytałem: Wakacje już za tydzień. Jak te parę dni opuszczę, to nic się nie stanie. Odbiorę tylko świadectwo o ceny już wystawionej z dam. Bardziej martwię się o ciebie. Dasz radę, by być moim utrzymankiem? Mam swoje oszczędności. Twoje pieniądze będziemy wydawać na twoje sprawy. A potem wszystko wróci do tego, co było przedtem. Nie będę z tego korzystał. Nie pierdol głupot! Zganiła mnie. Nic nie wróci do tego, co było przedtem. Bez ciebie bym ich nie znalazła. Za to dostajesz już teraz dziesięć procent znaleźnego. To będzie sto jedenaście dwieście dwadzieścia dolarów. Taka kwota, jeżeli będzie mądrze użyta, pozwoli ci na kilka lat skupić się na tym, co robisz. To ci się należy i musisz to wziąć. Nie mogę tego wziąć. Możesz i weźmiesz. Nie zachowuj się jak idiota. Ja tyle nie potrzebuję. To wszystko moje. Ja za to cierpiałam. A ty mi pomogłeś, kiedy pomocy potrzebowałam. Chyba mogę się odwdzięczyć. Podziękowałem jej. Miała rację. Ta kwota mogła mi pozwolić zająć się wszystkimi bohaterami dziennika gniewu. Dawała nadzieję na życie jakie chciałem. I gdzie to było? zapytała. W twoim pokoju, w parapecie. W moim parapecie? pokręciła z niedowierzaniem głową. W życiu bym się nie domyśliła. To ja prosiłam, żeby okleić te parapety. Wiesz? Ona długo się nie zgadzała. Jak ona to zrobiła? Wzruszyłem ramionami. Jak ma się cierpliwość, to wystarczy wiertarka z odpowiednim wiertłem, a potem ze stalową szczotką, którą się nasadza jak wiertło. Nawet dużo hałasu pewnie nie było, tylko dużo czasu to zajęło. Nic nie zauważyłem, naprawdę nic. Co ona chciała z tym zrobić? Po co jej było tyle pieniędzy? Chyba miała jakiś plan, odparłem. Wyjąłem z kieszeni bilet lotniczy i jej podałem. Leżał w parapecie razem z pieniędzmi. Wyjaśniłem. Byłem bardzo złym kłamcą i spodziewałem się, że Ewa domyśli się, że nie mówię prawdy. Ona jednak zbadała dokładnie bilet, a potem przeniosła wzrok na podłogę i uśmiechnęła się lekko. Dostrzegłem, że dolna warga jej drżała, próbowała przytrzymać się zębami. Każda szykana matki bolała, nawet jeżeli nie spodziewała się od niej już niczego dobrego. Buenos Aires, Argentyna, mruknęła i pokiwała głową. 23 września. To moje urodziny, wiesz? Nie wiedziałem. Poczułem ukłucie w sercu. Ona zawsze dawała mi prezenty na urodziny, zawsze. Tylko to robiła dobrze, zawsze drogie i zawsze to, co chciałam. Na pewno nic tam więcej nie było? Nie, skłamałem. Tylko ten bilet wzruszyła ramionami, ale widziałem, że jest na granicy płaczu. Zaczęła oddychać przez usta. Chciała uciec z tym Rylskim, a mnie tutaj zostawić. Pewnie to sobie zaplanowali. To musiał być jej kochanek, ale ja co ze mną? Przecież nie musiała mi tak kłamać. Czy ona mnie tak nienawidziła? Mariola była złym człowiekiem. Szepnąłem. Chciałem jakoś ulżyć Ewie, ale nie wiedziałem, co zrobić. Zastanawiałem się, czy powinienem ją objąć. W końcu dotknąłem delikatnie jej ramienia. Chyba nawet tego nie poczuła. Z grymasem gniewu na twarzy pogniotła bilet i rzuciła na podłogę. Potem usiadła na łóżku i zaczęła płakać. Od paru miesięcy powtarzała. Że na urodziny ma dla mnie niespodziankę. Na moje szesnaste urodziny. Głos jej drżał od wzruszenia. Nie było między nami przyjaźni ani zaufania. Ale to wskazała na zmięty bilet na podłodze: ludzie nie robią takich rzeczy psom. Tak się przecież nie robi nawet psu. Usiadłem obok niej i przytuliłem ją. Teraz nie miałem wątpliwości, że powinienem to zrobić. To jest spółka, Tomasz. Zwykły biznes. Ja dostarczyłem kapitał, a ty masz know-how, prawda? Mamy udziały 50-50 i każda decyzja musi być uzgodniona. To chyba uczciwe zasady. Szliśmy powoli. Ewa zadzierała głowę i patrzyła w korny drzew. Było gorąco, więc ubrała się identycznie jak w dzień, kiedy ją poznałem. Czyli w białe buty, siatkowe rajstopy, krótkie dżinsy. I top odsłaniający wklęśnięty brzuch. Bluzę trzymała na ramieniu. Uczciwe zasady. Pokiwałem głową i odetchnąłem nasyconym żywicą powietrzem. I będę się do nich stosować. Prawidłowo. I odtąd żadnych tajemnic przede mną, dobra? Splunęła na dłoń i wyciągnęła rękę. Odtąd żadnych. Splunąłem na swoją i je sobie uścisnęliśmy ale co ty z tym pluciem? Widziałam na filmie i ciekawiło mnie, czy będziesz się brzydził. Nie takie rzeczy brałem w ręce. No, klasnęła zadowolona. I ja to aż wiem, na co trzeba wydać najpierw tę kasę. Na co? Poczułem niepokój, bo spodziewałem się jakichś łupot w stylu karabinu maszynowego, ale Ewa mnie zaskoczyła. Musimy się oboje wynieść z naszego osiedla. Kawalerka na Bemowie też odpada, i znalazłam dla nas mieszkanie na woli. Dla nas? No, bo przecież będziemy mieszkać razem. No i musisz swoje laboratorium przewieźć, tylko bez mebli, bo nowe ci kupimy. Zabierz tylko to, co ważne i to, co nie będzie stanowić jakiegoś dowodu dla policji albo wskazówki dla moich klientów. Dwie walizki i będę gotowy. I tak, muszę udać, że wyjeżdżam na długi czas, poinformować sąsiadów, by nie rozeszły się plotki. No to załatw to, a ja zajmę się mieszkaniem. Będzie bliżej centrum na woli. Tam mieszka dużo młodych ludzi. Wszędzie jest blisko i są garaże podziemne w budynkach. Tłumaczyła. Nikogo nie obchodzą sąsiedzi. Ludzie kręcą się po nocy. Nie to co tutaj, że każde wyjście to jakiś skandal. No i nikogo nie dziwi, że będziemy mieszkać razem. Będą na ciebie niektórzy patrzeć krzywo, żeś z bok, a na mnie, że znalazłam sponsora, ale i tak. Będziemy ojcem i córką przerwałem jej. Żadnych dziwadeł, okej? Okay? To chodzi o bezpieczeństwo. Dobra, dobra. Ustaliliśmy, że następne kilka nocy spędzimy w hotelu, by spokojnie wybrać odpowiednie mieszkanie. Spakowaliśmy najważniejsze rzeczy, zabraliśmy pieniądze i pojechaliśmy do jednego z budżetowych hoteli na południu miasta. Ewa zajęła się szukaniem lokum. A ja zawiozłem pieniądze do skrytki bankowej w centrum Warszawy. Zostawiłem nam tylko dziesięć tysięcy dolarów, które natychmiast wymieniłem w kilku kantorach na złote. Gdy wróciłem, dałem jej jeden z kluczy do skrytki, podałem kod i adres oddziału banku. Poprosiła mnie o rozmowę. Wyglądała bardzo oficjalnie. Ewa często się uśmiechała. Jej twarz wyglądała o wiele inaczej, gdy była poważna. Musimy od razu ustalić zasady operacyjne. Zaczęła, spoglądając mi w oczy. To, jak działamy, trzeba ustalić, nie? Przydałoby się. No to będzie tak. Ja pomagam ci przy Twoich, a Ty przy moich z wyrolach. I nie ma gadania, że sobie sam poradzisz. Zawsze razem. Nasza spółka jest założona do momentu, aż moi i Twoi będą martwi. Trujemy na zmianę. Twoich jest mniej, więc ja tutaj ryzykuję. Chyba mnie nie wystawisz do wiatru? Zauważyłem w jej oczach, że nie do końca mi ufała. To był zły znak. Zgadzam się, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Przy pierwszych dziesięciu. Ja decyduję o każdym w szczególe. Możesz doradzać, ale ostateczny głos mam ja. Ja mam doświadczenie. Ale będziesz mnie uczył? Będę uczył. Zgodziłem się. Wszystkiego. Nawet jak robić trucizny i różnych takich, jak je podawać. Wszystkiego. Słowo? Słowo. Skinęła głową i uśmiechnęła się. Czuła, że robi coś ważnego, nawet jeśli miało to być takim ochyctwem, jak mordowanie ludzi. Ciałem leszka Kowalskiego wolałbym zająć się samodzielnie, ale umowa była umową. Ewa musiała się uczyć i zrozumieć, że zemsta łączy się z szeregiem obowiązków, które nie tylko nie są przyjemne, ale również ciężkie, męczące i po ludzku obrzydliwe. Kupiliśmy kolejną dużą pralkę i zawieźliśmy ją do wynajmowanego przez Ewę mieszkania. Niestety, Kowalski był bardzo ciężki i przy pakowaniu ciała karton rozdarł się na boku. Kiedy łatałem dziurę taśmą, Ewa popukała w stojącą obok pralkę. A może użyć tego? zapytała. Jak użyć? Ciał może być więcej, prawda? Będziemy unikać ciał wytłumaczyłem. Oni mają umierać bez podejrzeń, na zawały, wylewy i z przyczyn naturalnych. Ciała zostają wtedy tam, gdzie uszło z nich życie tak jest najbezpieczniej. To, co stało się tutaj, już się nie powtórzy. Ale zdarzyć się może jeszcze, prawda? No, może się zdarzyć, przyznałem niechętnie. Jak nie będziesz mnie słuchać, to może się zdarzyć. Ale o co chodzi? Nie wiesz, że pralka to takie blaszane półboc z silnikiem bębnem obciążnikami? Trzeba by wywalić wszystko na zewnątrz i zostawić tylko obudowę. Blacha się nie rozerwie. Ciała będziemy wsadać do pustej pralki. Jak nas policja zatrzyma, to nie będą otwierać sprzętu, ale karton mogą chcieć otworzyć. To nie było głupie, co mówiła. Pochwaliłem ją za to. Postanowiliśmy, że zaraz po pozbyciu się Leszka kupimy o wiele większą dyżurną pralkę na ciała i wstawimy ją na honorowe miejsce do naszego nowego mieszkania. Widzisz? Pisnęła zadowolona. Nie tylko ty masz know -how. Ze mnie też jest pożytek. Też się na coś przydaję. Popatrzyłem na jej uśmiechniętą twarz i pomyślałem ze strachem, że staje się zbyt ważną częścią mojego życia. Obawiałem się, że któregoś dnia mogła przyśnić mi się w nocy. Nie powinienem żyć tak blisko kogokolwiek, a już szczególnie obok młodej kobiety, która mogła dać tyle samo szczęścia, co zadać bólu. Pchnąłem manetkę do przodu, i łódka z warkotem silnika weszła w ślisk. Ewa wstała z przedniego fotela. Wystawiła głowę ponad owiewkę I mrużąc oczy patrzyła na brzegi Wiatr smagał jej twarz Targał włosami A ryk silnika zagłuszał słowa W tygodniu, po południu Na zalewie Zegrzyńskim nie było tłoku Gdy wypłynęliśmy na Narew Rzeka była niemal pusta — Dasz mi posterować? Ewa nachyliła się do mnie I krzyknęła mi w ucho — Lepiej nie! — odkrzyknąłem — Dopiero jak będziemy wracać jak załatwimy sprawy, wtedy mogę zaryzykować mandat. Przecież nikogo nie ma! Ale mogą się pojawić. Skinęła głową, że się zgadza. Za mostem zwolniłem. Po obu stronach rzeki w gęstych zaroślach stały czaple. Łabędzie pływały powoli z małymi, machając ogonami. Ewa przypatrywała im się z ciekawością. Dziko tutaj, stwierdziła. Zawsze jest dziko. W tygodniu dzika przyroda, a w weekendy dziki tłum. Pełno łódek i wędkarzy. — To jaki masz plan? — Popłyniemy na pięćdziesiąty trzeci kilometr i zaczekamy na noc. Nie spieszy nam się. Jest dziewiętnasta i jeszcze trzy godziny do zmroku. Tam jest dobre miejsce. Przycumujemy łódkę na chwilę pod taką wieszczystą skarpą. Wyjdziemy na brzeg i pójdę przez las po samochód. — Pójdziemy po samochód. — Poprawiła mnie. No to pójdziemy razem i podjedziemy tu na tą skarpę. Łatwo mi będzie przenieść ciało i kamienie na pokład. Pomogę ci w tym. No dobrze, zgodziłem się. Pomożesz mi z tym. Dołączymy kamienie do ciała, odpłyniemy na pięciometrową głębinę i zatopimy je. Ile tam będzie leżał na dnie? Zapytała. Ryby go zjedzą? Ryby pewnie tak. Te drapieżne będą skubać, ale nie zjedzą w całości. Będzie się powoli rozkładał. Ale mam w samochodzie dwanaście kamieni, które ważą razem co najmniej 50 kg. Jak je dobrze przymocujemy, to leszek nie powinien wypłynąć co najmniej kilka lat. Zrobiłem w workach kilka małych dziurek, żeby gazy miały którędy uciekać, a wszystko jest owinięte metalową siatką. A skąd będziesz wiedział, gdzie je zrzucić? Tutaj jest sonar. Postukałem w urządzenie na desce rozdzielczej. Wskazuje odległość od dna. Płynęliśmy dalej. Ewa położyła się na tylnej kanapie i patrzyła w niebo. Nigdy nie płynęłam niczym, wiesz, nawet na takiej małej drewnianej łódeczce, jak tamten wędkarz ma, ani na rowerze wodnym. Nigdzie? Zdziwiłem się. Tak, ani na rzece, ani na morzu. Morza to nawet nie widziałam w życiu. Westchnęła. To pojedziemy. Mamy teraz pieniądze, jak masz ochotę. Nie, pokręciła gwałtownie głową. Mamy obowiązki. Chcę zabić ich wszystkich. Moje życie ma teraz znaczenie. Jak wszystkich zabiję, to będzie czas na przyjemności. Jeszcze czterdziestu sześciu i będę mogła zobaczyć morze. — Jak wolisz. — Westchnąłem. — Ale zabicie tych ludzi w niczym nie pomoże. Tylko będzie ci gorzej. — A skąd to niby wiesz, mądralo? Usiadła gwałtownie i zmarszczyła brwi. — Może mi akurat pomoże — Zresztą to nie jest tylko zemsta, mówiłam ci już. Robię to dla takich jak ja. Moi są o wiele gorsi niż twoi. Twoi to normalni ludzie. Mordujesz normalnych ludzi, a ja morduję potwory. A mimo tego nadal ich zabijasz, a mi pierdolisz takie smuty. Znalazł się mędrzec! Spojrzałem na nią i nic nie odpowiedziałem. Trochę ją już poznałem. Nie było sensu czegokolwiek do niej mówić w tej chwili. Nawet gdybym był pewny w stu procentach swoich racji, a nie byłem ich pewny nawet w sześćdziesięciu procentach. Płynęliśmy w ciszy, co najmniej godzinę. To mi przypomina Dexter'a, powiedziała w końcu, kiedy już ochłonęła. To zrzucanie ciał do wody. On też tak robił. Wrzucał ciała do oceanu, ale mu w końcu wypłynęły. Dexter'a? Zapytałem. No? Taki serial o seryjnym mordercy, który miał kodeks, wytłumaczyła. Zabijał tylko takich, którzy na to zasługiwali. Zabijał morderców, którzy mieli nadal zabijać. <grych> Widziałeś? Nie mam telewizji. Szkoda mi czasu. Ale z tego serialu można się dowiedzieć paru przydatnych rzeczy. Na przykład, żeby wszystko wijać folią, bo to nie zostawia śladów. Ja też nie zostawiam śladów, mruknąłem. Ci, których zamordowałem nawet nie wiedzieli, że są mordowani. To chyba lepsze. A Alfred kasa? To przez ciebie się stało. Ja bym nigdy do takiego czegoś nie dopuścił. No dobrze, nie chodzi o to, kto to zrobił, ale teraz będzie tak częściej. Nie zawsze będzie można trucizną. Zawsze trucizna, przerwałem jej. Trucizna i w miejscach publicznych. To wiele ułatwia. Nie trzeba robić tego, co robimy teraz. Pozbywanie się ciał jest bardziej niebezpieczne niż trucie. To się nie może powtórzyć. Obiecałaś, że będziesz mnie słuchać w tych kwestiach. Tak jest, kapitanie! krzyknęła i zasalutowała. Ale wiesz co? No. W tym deksterze to ciała w końcu znaleźli i wyciągnęli je nurkowie, i było słabo. Po godzinie dopłynęliśmy do miejsca, w którym planowałem zrzucić ciało. Była tam ponad pięciometrowa głębina. Przybiłem do brzegu i rzuciłem kotwicę. Możesz się opalać, zachęciłem Ewę. Nie mamy wędki. Jak będziesz się opalać, to nie będzie podejrzane, że tu tak stoimy bez sensu. Taka blada jesteś. Przyda ci się trochę słońca i nawet mam krem z filtrem na słońce, żebyś się nie poparzyła. Ale nie mam bikini, zaprotestowała. Jak mam bez bikini? No chyba, że toples. Nie, lepiej nie. Przecież już widziałeś mnie nago. Nie chodzi o mnie. Wszystkie dziady z okolicy tu spłyną i zarzucą wędki. Tego nie chcemy. Roześmiała się głośno. Będę w majtkach i stanieku, dobra? I tak nie mam bikini. Nigdy nie dosiłam bikini. Nie lubię słońca. Posmarowała się kremem i położyła na tylnej kanapie. Założyła okulary przeciwsłoneczne. Starałem się na nią nie patrzeć. Miała piękne i zgrabne ciało. Była dobrze umięśniona, jak na nastolatkę. Otworzyłem książkę, ale nie mogłem się skupić, przez narastające podniecenie seksualne. Rozważałem, czy przypadkiem się nie wykąpać, by zachować trzeźwość umysłu. Wiesz, zagaiła nagle Ewa. Pamiętasz, jak wtedy wieczorem powiedziałeś, że mnie kochasz? Wiedziałem, że to wróci. Pamiętam. Dlaczego to powiedziałeś? Bo Cię kocham. Zmieszała się, bo pewnie spodziewała się zaprzeczeń. Ewa mogła znieść wiele, ale temat miłości ją śmielał. Przygotowała się na to, że się z tych słów wycofam, że będę się tłumaczył. Miała pewnie gotowe kpiny, docinki i żarty, ale takiego scenariusza nie przewidziała. Może bała się o nim pomyśleć. Myślałam, bąknęła, że tak powiedziałeś tylko, bo to była taka chwila, i to było miłe, ale nigdy nie robię niczego z powodu chwilowych emocji, wyznałem. Zostałem za to wiele razy ukarany i przez to musiałem zabijać. Brak chłodnej głowy, powodowany przez hormony chwili, jest przekleństwem. Tak jak moja choroba. Niezłe Zakichotała. Muszę to sobie zapamiętać, ale dlaczego hormony chwili? Hormony mamy we krwi cały czas. Uczyłaś się chyba na biologii, że człowiek to taka biologiczna maszyna. Hormony to komendy, które wydaje prastary mózg, który jest prawdziwym sternikiem ciała. My siedzimy na tym mózgu jak jeździec na koniu. Jak koń coś zobaczy, to natychmiast reaguje, a rolą jeźdźca jest opanowanie zwierzęcia. I ty potrafisz opanować takiego ogiera, profesorze? parsknęła. Przestań kpić, bo wywalę cię za burtę. Nie, poważnie, szacunek. Ty to jesteś prawdziwy mężczyzna. Młodzi faceci to takie ślepe łasice, łażą sobie bez sensu i tylko ludzie się o nich potykają. Jak człowiek nie ma przyjaciół, rodziny, nie ogląda telewizji, ma gdzieś co o nim myślą, nie pije alkoholu, to ma się naprawdę dużo czasu na myślenie. Pokiwała głową i znowu opalała się w milczeniu kilka minut. Ja próbowałem skupić się na książce. Słuchaj wyrzuciła z siebie nagle po kilkunastu minutach bo czytam obecnie wszystko o seryjnych mordercach albo oglądam dlaczego łapią tak mało bab przecież baby zabijają tyle samo co mężczyźni nie mam swoje teorie no po pierwsze policji nie zależy żeby w ogóle łapać seryjnych trucicieli wytłumaczyłem oni chcą mieć dobre statystyki i spokój jak tylko się da to nie rozpoczynają śledztwa a rodzina niemal nigdy nie godzi się na sekcję i sama jej nie wymaga. To dobrze dla nas, nie? Tak, jak będziemy bardzo ostrożni, to mamy szansę ich wszystkich wytruć, i twoich, i moich. Odparłem, chociaż w to tak naprawdę nie wierzyłem, ale wiedziałem, że Ewa przekona się o tym sama w swoim czasie. Miałem nadzieję, że nie będzie już za późno. To po pierwsze policji się nie chce? Podsumowała. A po drugie... Po drugie, po prostu trucizna, wytłumaczyłem. Kobiety zabijają na zimno, używają sposobów, które wyglądają na wypadek lub chorobę. No i po trzecie, policja może celowo ukrywać dane seryjnych zabójców, bo wzbudzają oni chorą fascynację, oni stają się sławni, a to może przyciągać pewne narcystyczno-psychopatyczne osobowości. Ewa nagle wychyliła się za burtę i popatrzyła na czarną wodę narwi. Ciekawe, ile trupów tu leży. Wiesz ile? Nie wiem, ale myślę, że niewiele. Jak ktoś wyrzuca, to nie na głębinę i nie tak dobrze obciążonego jak nasz. Takich spłucizny szybko znajdują wędkarze. A może bym się wykąpała, co? Zaproponowała. Gorąco mi się zrobiło. Wychyliła się i zanurzyła dłoń w wodzie. Proszę bardzo, ale tutaj są duże sumy, takie wielkie, że potrafią ugryźć wódkę. No co ty? To u nas ryby gryzą? No, potrafią zjeść kaczkę w całości. Nie, wkręcasz. Mówię tylko, żebyś miała wszystkie informacje. Czasem sumy porywały z brzegu małe dzieci, podpływały i łaps. Wydała usta i usiadła z powrotem na kanapę. Psujesz tylko zabawę, burknęła i wyjęła telefon komórkowy. Zaraz to sprawdzę w internecie. Siedem. Wiesz co? Ewa zaczęła się śmiać. Akurat ty o urządzeniu to niewiele wiesz. Skąd te meble wziąłeś, co tam u ciebie stały? Ta wersalka to chyba miała za siedemdziesiąt lat, co? I te meble ścianki. To się rozlatywało. Kupiłem to mieszkanie na rynku wtórnym, z meblami. Nie zależało mi na wystroju. No to akurat było widać. Ale to, co ty robisz, to jest niepotrzebne. To pieniądze i ten wynajmujący to. Ten wynajmujący? To tu miał stan niemal surowy, tylko kuchnia była urządzona, a reszta to szkieletowo, jakieś łóżko i biurko najtańsze z Ikei. Kazałam to wywalić na śmietnik przyjmie nasze meble z pocałowaniem ręki. Zresztą gówno mnie obchodzą te jego kaucje i kary i procesy. Przyznałem jej rację. W naszej sytuacji nawet roczna perspektywa była optymistyczna. To dobrze wydane pieniądze. Musimy potem wypocząć w tych wnętrzach. Ty będziesz miał wygodne szuflady i szafki dla swojego laboratorium i piękne drzwi jak śluza, a ja dobry salon i pokoje dla mnie i dla ciebie. Ja twój urządzę, nie martw się. Wszystkie twoje rzeczy znajdą się na swoim miejscu. No i czeka nas jeszcze zmiana garderoby. Zawsze o takim czymś marzyłam, żeby urządzić własne mieszkanie. Lokal, który wybrała Ewa, liczył cztery pokoje i miał osiemdziesiąt dwa metry kwadratowe. Mieszkaliśmy na piątym piętrze, a na poziomie minus dwa znajdowało się miejsce postojowe. Z salonu wychodziło się na dwudziestometrowy taras z widokiem na tory kolejowe. Nie martw się, bo nie będę się z tym wszystkim pierdzielić. Lubię minimalizm, a nie obrusy, firanki i bibeloty. Wszystko nam przyniosą, rozpakują, ustawią i jeszcze potem posprzątają. Ja i ty będziemy jedynie pokazywać palcem. No, to będzie przyjemność, już się nie mogę doczekać. A potem obiecuję ci, że od razu bierzemy się za tego twojego Leńskiego. Najpierw muszę uruchomić laboratorium. Zamówiłem specjalistów, by uszczelnili pokój i wymienili drzwi na pełne z przeszkloną częścią na wysokości twarzy. No to dobrze, dobrze, ty się tym zajmij, pozwoliła ze śmiechem. I jeszcze sejf na naszą gotówkę. Może być trochę w skrytce, ale na miejscu też musi być. Czasami są pilne potrzeby. No i trochę ci zajmie uporządkowanie i opisanie dobrze wszystkiego. Ekstraktów, trucizny, toksyn, hodowli bakterii, roślin trujących, klatek na gryzonie i wszystkiego innego. Nam. Sprostowałem. Bo musisz się tego wszystkiego nauczyć, Ewa. Musisz wiedzieć, gdzie wszystko leży, co jest czym. Jak robić każdą z toksyn trucizny, których używamy. Musisz też zobaczyć, jak działa. Po to mamy myszy. Biedne myszki, westchnęła. Ale jak mamy zabijać ludzi, to przecież nie powinnam żałować myszek. Nie powinnaś. A w salonie będziemy mieli taki gigantyczny, taki na pół ściany telewizor i dźwiękno. Kino domowe. Będziemy tam siedzieć i oglądać filmy i seriale, co? Nie musisz już harować za te marne grosze, Tomasz. Codziennie oglądamy. Nie no, dokończysz zlecenia. Chyba szartujesz. Wypnij się na nich. Umawialiśmy się przecież. Skinąłem głową i westchnąłem. Nie lubiłem łamać zawartej umowy, ale miała rację. Ślęczenie nad projektem byłoby teraz jedynie marnowaniem czasu. A czasu miałem mało. Nie będziesz pracował i więcej relaksu. Trochę nad twoją formą trzeba popracować, kochany. Bo jesteś zdechlak. A w tych twoich chwaliskach, to zaprałeś ubrania? No niewiele raczej. Bardzo dobrze, doskonale. Zrobimy razem zakupy. Marzyłam o tym. W końcu będziesz wyglądał jak człowiek. Bałem się opuścić Ewę samą na zakończenie roku szkolnego. Zaproponowałem jej, żeby dała sobie spokój z odbiorem świadectwa. Niestety nie miałem doświadczenia. I zrobiłem to zbyt kategorycznie, co wywołało natychmiastowy sprzeciw. Miałem wrażenie, że sama by to zaproponowała, gdybym się nie odzywał. Nie jestem dzieckiem, zaprotestowała. Według prawa jesteś niepełnoletnia, zauważyłem bezsensownie. A pieprzyć się mogę, co? Sięgnęła po częsty u niej argument. Według prawa możesz. No, fuknęła, ale w końcu uległa, i pozwoliłam jej towarzyszyć. Może rzeczywiście się bała, że któryś z jej gwałcicieli na nią czeka, albo gangsterzy, którym Mariola Kryńska była dłużna pieniądze. Trudno byłoby im zrobić krzywdę Ewie w tłumie uczniów i rodziców w Biały Dzień, ale istniało takie prawdopodobieństwo i byłem nim zaniepokojony. Dlatego zabrałem ze sobą pierścień, a Ewę wyposażyłem w bransoletę z kolcami i nakazałem ostrożność. O dziwo ubrała się bardzo przyzwoicie w czarną spódnicę do kolan, normalne rajstopy i białą bluzkę, którą zamiast krawata, wieńczyła czarna szarfa z zawieszoną na jej końcu srebrną czaszką. Nie mogłem pozwolić, by ktoś mnie zobaczył z dziewczyną, więc wypuściłem ją z samochodu pół kilometra od szkoły, zaparkowałem w okolicy i obserwowałem uważnie z zaszkolnego ogrodzenia. Na szczęście pogoda była doskonała i dyrektor placówki zorganizował uroczystość na boisku. Nie spodziewałem się, że Ewa będzie miała grono przyjaciółek, które obskoczą ją z każdej strony, domagając się informacji, dlaczego nie było jej tak długo, ale nie spodziewałem się również, że będzie taka samotna. Nie zainteresował się nią nikt, żadna z dziewczyn nawet na nią nie spojrzała. Nie podszedł do niej też żaden z chłopaków, mimo że była bardzo atrakcyjna. Domyślałem się, że kuła ich nieustannie ciętym językiem. Izolowała się. Zaczęła się uroczystość. Ewa stanęła wraz ze swoją klasą, odebrała świadectwo i od razu ruszyła w stronę furtki. O dziwo podbiegł do niej nauczyciel, przez chwilę rozmawiali, a później wyciągnął rękę, by jej pogratulować. Nie uścisnęła jej, tylko odwróciła się i odeszła. Nauczyciel patrzył przez chwilę za nią, ale po chwili odszedł do pozostałych uczniów. Ewa wiedziała, gdzie zaparkowałem samochód i ruszyła w tamtą stronę. Szedłem dwadzieścia metrów za nią, po drugiej stronie ulicy. Poczułem smutek. Dlaczego była taka samotna? Prześladowali ją w szkole, a może to matka specjalnie puściła w obieg. Jakieś jej zdjęcia lub filmy. A może to Ewa? Nie pozwalała nikomu do siebie podejść. Usiedliśmy w samochodzie i zwróciłem uwagę na czerwony pasek na świadectwie. Zdziwiło mnie to, bo sprawdziłem jej liceum. Nie było z najlepszych, ale stało naprawdę wysoko. Większość z tej szkoły mogła bez problemu dostać się na wybrany kierunek studiów. Nie zapytałem jej jednak o oceny. Wiedziałem, że jeśli będzie chciała mówić, to powie. Nie było sensu jej naciskać. Szybko poszło, mruknąłem, uruchamiając silnik. Kto to był ten facet, co cię zaczepił? Wychowawca. I czego chciał? Bym poszła do klasy, bo tam czekała na mnie nagroda książkowa za wyniki w nauce. I dlaczego nie poszłaś? Bo mi niepotrzebna ta nagroda, w ogóle niepotrzebna mi ta nauka. To wszystko do dupy. Włączyłem się do ruchu i zjechałem na obwodnicę. Jechałem wolno i wszystkie samochody mnie wyprzedziły. Chciałem się upewnić, że nikt za nami nie jechał. Nauka jest ważna dla przyszłości. Ewa spojrzała na mnie. W jej oczach dojrzałem muzy. Tak myślisz? Ja też tak myślałam, bo myślałam, że jest jakaś przyszłość, a ona pojechałaby do Argentyny. A mnie zostawiła jak śmiecia. Nie, kochany. Ona była zbyt chciwa. Ona by mnie na koniec sprzedała jakiemuś zwyrolowi. By kontynuował biznes. Tyle, że nie byłabym już wysoce lukratywna, bo dla pedofilów tylko zostałabym zwykłą kurwą. Oddałaby mnie takiemu kalusemu, który by mnie bił tak długo, ażby mi było obojętne, co ze mną robią. Wiem, że tak by się stało, bo nie jestem ze stali. To by się stało, a ja jak głupia zakuwałam matmę i fizykę, by być najlepszą iść na studia. Kurwa. Myślałam, że Mariola da mi spokój. Zostawi mnie. Da mi żyć. Ale nie. Ona planowała mnie wycisnąć do końca. Ewa odwróciła głowę do okna. Nie chciałabym. Widział, jak płacze. Odetchnąłem. Bo poczułem, że ciężko mi się oddycha. To ja byłem winien jej bólu i rozpaczy. To ja ukryłem bilet dla niej do Argentyny który dałby jej nadzieję, że Mariola nie chciała dla niej najgorzej. Ale nie żałowałem wtedy. Postanowiłem zniszczyć wizerunek Marioli Kryńskiej do końca, bo pragnąłem być dla Ewy jedyną nadzieją i jedyną drogą. Byłem zazdrosny o jej zmarłą matkę i dlatego porwałem i wyrzuciłem bilet lotniczy Ewy. Teraz jednak już nie mogłem nic zrobić, nawet nie mogłem się przyznać, bo dziewczyna i tak by mi nie uwierzyła. Nie lubiłem zakupów, a już szczególnie odzieżowo ale Ewa uparła się, że w moich starych ubraniach wyglądam podejrzanie. — Niestety, to nie przesada, Tomasz. Wyglądasz, jakbyś wyczołgał się po piętnastu latach z jakiejś piwnicy w Albanii — tłumaczyła, grzebiąc w mojej szafie. Był kiedyś taki film, stary jak cholera, że facet myślał, że wybuchła wojna nuklearna i siedział pod ziemią paręnaście lat. — To tak jak ty — te swetry powyciągane te spodnie na dupie obwisłe. Kto nosisz truk z przestań. Od razu widać, że coś z tobą nie tak. Poszła do kuchni i wróciła z workiem na śmieci. Wszystkie ciuchy takie same, kontynuowała, zrzucając z wieszaków najlepszą odzież, jaką zdecydowałem się spakować i wrzucając ją do kosza. Tak się ubierają żule i narkomani, ale od ciebie nie śmierdzi i to najdziwniejsze. To nie powoduje, że się wtapiesz w tłum. Ty się wyróżniasz, a tego przecież nie chcemy. Musisz wyglądać normalnie, prawda? Próbowałem uratować mój ulubiony sweter w rąby, ale kątem oka zauważyła, że go wyciągam z worka i złapała mnie za rękę. Dbam tylko o nasze bezpieczeństwo, popatrzyła mi w oczy. Będziemy truć w Warszawie, a nie na bazarze w Koziej wólce, A do Koziej wólki co ubiorę? Wykorzystałem jej retorykę. Przecież nie będę miał ciuchów na kozią wulkę. Nie wszyscy moi bohaterowie żyją w Warszawie. Twoi pewnie też nie. Nie byłem na nią zły. Wiedziałem, że ma rację. Nie kupowałem swojej odzieży co najmniej od kilku lat. Mogłem odstawać na tle dobrze ubranych ludzi. No, masz rację. Odparła po chwili wahania. Tu ten sweter i jeszcze to. Ściągnąłem z wieszaka bluzę, którą zakupiłem za pierwsze, własną pracą zarobione pieniądze. Ale tylko do wulki to zakładasz, powtórzyła. Jeszcze po domu, bo się w tym dobrze czuję. Zgodziła się na kilka sztuk moich ulubionych ubrań i jeszcze kilka drobiazgów, ale całą resztę wyrzuciliśmy do śmietnika. Jeszcze tego samego dnia pojechaliśmy do centrum handlowego, by uzupełnić garderobę. Sądziłem, że ta wyprawa będzie dla mnie męcząca, ale Ewa zadbała o to, żeby tak nie było. Poprosiłabym, zabrał aparat fotograficzny. W sklepach kłębiło się od ludzi. Byłem w jedynych ubraniach, jakie mi zostały, czyli swetrze w rąby, spodniach bojówkach, które ceniłem głównie za ilość kieszeni, oraz czarnych skórzanych sportowych butach, które były najdroższą pojedynczą częścią garderoby w moim życiu, chociaż zakupiłem je dwanaście lat wcześniej. Ona ubrała się w swoje środkowe rajstopy, skórzane trampki, krótkie dżinsowe spodnie i top z poprzeczypianymi w wielu miejscach łańcuchami. Ludzie patrzyli na mnie ze zdziwieniem i starali się do mnie nie zbliżać, jeżeli nie było to konieczne. Za każdą twoją stylizację nagrodzę cię jedną moją, zgoda? Zaproponowała Ewa i pociągnęła mnie między półki z ubraniami. Ale stylizacja, czyli. co ja mam robić? Zapytałem. Stylizacja stylowa, westchnęła i przewróciła oczami. No, czyli ubranie się w ubrania. Warsknęła śmiechem. Co ty przez ostatnie lata mieszkałeś w jaskini? W pieczarze, zaraz obok ciebie. Przecież wiesz, że starałem się kontakt z ludźmi ograniczyć do minimum. Wzruszyła ramionami i pociągnęła mnie między półki wypełnione złożonymi spodniami, bluzkami oraz koszulami. No tak, rozumiem. Nie chciałeś więcej rysunków do swojego zeszytu. No dobrze, ale nie bój się. Położyła mi rękę na ramieniu. Ze mną cię tutaj nikt nie skrzywdzi, bo mu wydrapia oczy. Wiem, że te łypiące spotkase rurkowce się nabijają z ciebie. Głupki, ale my i tak się zabawimy. Potrzebujesz się trochę rozerwać, Tomasz, a przy okazji kupimy ci dobre ciuchy, takie, żebyś się nie wyróżniał. Na niektóre rzeczy nie zgodzę się nigdy, zaznaczyłem, wyciągając w jej stronę palec. Tak jest, kapitanie. Wyprężyła się i zasalutowała. Umówiliśmy się, że każdy pójdzie do swojego działu i wybierzemy sobie ubrania i obuwie tak, żeby zmienić się od stóp do głów, a potem spotkamy się w przymierzalni. Za pierwszym razem Ewa przebrała się w czarne skórzane buty z czerwonymi sznurówkami, pod klanówki wwijące się węże, krótkie skórzane spodnie do kolan z szerokim pasem, z wielką trupią czaszką, ćwiekowaną kamizelkę z bufiastymi ramionami. Usta i nos... Zasłaniała jej chusta z rysunkiem przedstawiającym różę z ludzkich kości, a na rękach miała skórzane rękawiczki bez palców. — I jak? — zapytała, obracając się i wyginając na różne strony, podczas gdy ja robiłem jej zdjęcia. Wyczułem, że oczekiwała ode mnie jakiegoś ironicznego komentarza. — W sam raz, na bal ósmego kwietnia — odpowiedziałem. Zamarła w bezruchu i zmarszczyła brwi. 8 kwietnia urodził się Adolf Hitler, podpowiedziałem. Zmarszczyła brwi jeszcze bardziej i zacisnęła usta. Szukałem w jej oczach zrozumienia i tuż przed tym, gdy miałem powiedzieć, kim był Hitler, wybuchnęła śmiechem. Śmiała się jako szalała, aż poczerwieniała na twarzy. Ciągle robiłem zdjęcia. Była piękna, gdy tak się śmiała. Uwierzyłeś, że jestem taka głupia, co? zapytała. Uwierzyłeś. — Nigdy nie wiadomo. Wymamrotałem trochę zawstydzony. Przez chwilę patrzyła na ekran smartfona. — Wiem, kto to był Hitler, ale nie tak jak ty. Hitler to ikona. Hitler to wcielone zło. No i tu piszą, że nie urodził się 8 kwietnia, tylko 20. Ale ty pewnie jesteś mądrzejszy niż te całe internety. — Tak? — zdziwiłem się i zmieszałem. — Twoja głowa to nie komputer, jak widać. No a oprócz Hitlera znam kilka takich ikon jak Einstein to mądrość, MacGyver to wynalazca, Pudzian to siła, a Kim Kardashian ma największą dupę. Niektórzy to fikcyjne postacie, wiesz o tym. Co za różnica, wzruszyła ramionami. Ważne, że ludzie gadają. Gdy włożyłem ubrania, które dla siebie wybrałem, Ewa pokiwała głową z uznaniem. Teraz się wpasujesz. Widziałeś jednak, jak ludzie chodzą na ulicy. Mój ubiór nie był ekstrawagancki, ale nie miał taki być. Kupiliśmy dla mnie kilka par spodni, t-shirtów, koszul i bluz, a także jedną niebieską, skórzaną kurtkę, która bardzo mi się spodobała. Ewa za pierwszym razem była neonazistką, za drugim czarną wdową, za trzecim królową, za czwartym laborantką, a za piątym kurtyzaną. W każdym stroju zrobiłem jej dziesiątki zdjęć. W końcu zaprowadziła mnie do fryzjera. — Jeżeli facet jest ubrany i uczesany — wytłumaczyła — to nikt nie spodziewa się, że zrobi coś złego. W dodatku może uda ci się jakąś kobitkę zaliczyć. To ważne, żeby kontrolować napięcie seksualne. — Masz rację. Przyznałem. Kontroluję je codziennie. To szczególnie ważne w obecności takiej osoby jak ty. Zmieszała się i zaczerwieniła. Widziała, jak wyrzucam ciało otrutego człowieka do wody, a czuła się zażenowana, kiedy mówiłem o masturbacji. A może dlatego, że nazwałem ją piękną? Trudno było powiedzieć. Po strzyżeniu poprosiłem ją, by usiadła w fotelu na moim miejscu. Musisz przefarbować włosy na blond i zmienić fryzurę. Coś, co zupełnie zmieni twarz. Powiedziałem. Nie możesz chodzić ciągle jak Lis Salander. Ludzie takie osoby pamiętają. Fryzjer zarzekał się, że nie ma terminów, ale dodatkowe tysiąc złotych załatwiło sprawę. Po kilkunastu minutach, dobraliśmy dla Ewy odpowiednią fryzurę. Była asymetryczna, z grzywką opadającą częściowo na oczy i niemal wygolonym jednym bokiem. Włosy zostały przefarbowane na kasztanowy kolor, który lepiej współgrał z jej cerą. Później, co jakiś czas chodziliśmy jeszcze do centrów handlowych, by spędzić czas w podobny sposób. Za każdym razem, Brałem aparat i robiłem jej zdjęcia. Nie chodziliśmy tam, żeby coś kupić, ale raczej dla rozrywki. Też próbowałem ją zabawić doborem ubrań i czasem nawet mi się to udawało. Ale to Ewa pozostała niekwestionowaną królową w tym sporcie. — Ewa! — krzyknąłem. Muzyka dochodząca z jej pokoju ucichła. — Chodź do mojego pokoju, to coś ci pokażę — Zawołałem ponownie. Po minucie zjawiła się w progu i oparła się dłonią o framugę. Była spocona i ubrana w obcisły sportowy strój. W ręku miała pędzel, a na całym jej ubraniu i skórze dostrzegłem kropki farby. Przerwałem jej pracę nad drzewem, które malowała na ścianie swojego pokoju. Pień stanowiły nazwy kontaktów mężczyzn, wypisane z telefonu jej matki. Ułożyła je w kolejności. Martwych Alfreda Kalusego i wujka Leszka przekreśliła czerwoną linią. Obok każdego kontaktu wypisywała informacje i domysły pomagające zidentyfikować mężczyzn do otrucia. Wyglądały jak gałęzie i liście. Malunek był staranny, ale jednocześnie złowieszczy. Czuło się grozę, jak się patrzyło na to ponure drzewo. — Bierzemy się w końcu Zalońskiego? — zapytała dysząc. To już sześć dni i nic. Obróciłem się na krześle w jej stronę. Jak będzie pasować, to tak, wyciągnąłem w jej stronę pierścień, który przed momentem skończyłem szlifować. O! Szepnęła, łapiąc się za serce. Jest czarny, cały czarny. Podeszła bliżej i nachyliła twarz nad moim wyrobem, który cały czas trzymałem w wyciągniętej ręce. Ty to wydrukowałeś na tym? Wskazała na drukarkę 3D. Tak, to dla twojego bezpieczeństwa. Wytłumaczyłem i chciałem wstać z krzesła, ale powstrzymała mnie i usiadła mi na kolanach. Zbiornik na truciznę musiałem zmniejszyć, ale i tak wystarczy. Moje pierścienie były dla ciebie za duże. Pierścień nie powinien się obracać. Powinien być albo ukryty wewnątrz dłoni, albo być na zewnątrz, by aplikować całą dawkę przy uderzeniu pięścią. Rozumiem, rozumiem. I jeszcze bardziej nachyliła twarz do pierścienia. — Poczekaj, ja tu widzę czaszeczki. Rząd małych, śliczniutkich czaszuleczek. — Tak, to taka niespodzianka. Graber z czaszek dookoła i duża czaszka na tym. Podałem jej osłonę na igłę. — On jest naprawdę piękny! — plasnęła w dłonie. Jej usta rozciągnęły się w jednym z najszczerszych uśmiechów, jakie u niej widziałem. Naprawdę się ucieszyła. Poznawałem to po tym, że lekko czerwieniły jej się uszy. Piękny! No to załóż go. Zobaczymy, czy pasuje. O nie, kochany! Pokręciła głową i zeszła mi z kolan. Odsunęła się o krok i wyciągnęła dłoń w moim kierunku. Do tego musisz mnie przekonać. No, zrób to porządnie. Tak jak w filmach. Nie wstydź się. Co mam zrobić? Zdziwiłem się. Kochasz mnie? Tak. Masz pierścionek? Tak. Klękasz tak. Prosisz tak. Zgadzam się? No nie wiem. Oblizałem usta. Czy ona naprawdę chciała, bym jej się oświadczył za pomocą narzędzia do zabijania? Ale postanowiłem to zrobić, jeżeli miało to jej przynieść trochę radości. Ukląkłem przed nią na jedno kolano i poprosiłem, żeby mi podała dłoń. Czy zostaniesz moją wspólniczką w zbrodni? Tak. Odparła ze śmiechem, ale oczy zaszkliły jej się ze wzruszenia. I nie spoczniesz, póki mój dziennik gniewu i twoja lista nie będą puste? Tak, nie spocznę, obiła mnie za szyję. I będziemy to robić, aż śmierć nas nie rozłączy. Tak, 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 powtórzyła i pocałowała mnie w usta. Nie umiała całować. Ja też nie umiałem. Potem przylgnęła do mnie całym ciałem. Czułem na jej policzku pot. Była gorąca, jeszcze nie ostygła po malowaniu i ćwiczeniach. Kocham cię, szepnęła mi do ucha. Wiedziałem, że to nie jest żart, jej głos łamał się od wzruszenia. Przytuliłem ją mocno. Poczułem się wtedy szczęśliwy, przez krótką chwilę pomyślałem wtedy naiwnie, że może nam się udać. Wziąłem jej rękę i ostrożnie włożyłem pierścień na sercowy palec. Posłała mi uśmiech. I wróciła do swojego pokoju, by dokończyć malunek. Odsłoniła się tamtego dnia, ściągnęła skorupę, która narastała latami. Filip Loński, mój nowy nocny ciemiężyciel, okazał się bardzo trudny do wyśledzenia. Posty na Facebooku pozwoliły mi ustalić, że ukończył kiepskie studia, a potem błąkał się po Polsce i poza granicy. Ze strzępków informacji wynikało, że wyjechał do Anglii, Irlandii i Szkocji, ale w żadnym mieście nie zagrzał miejsca dłużej niż rok. Jego konto było nieaktywne od trzech lat. W dodatku skasował bardzo wiele postów. Na szczęście wszystkie wiadomości moich bohaterów zapisywałem co tydzień w chmurze na jednym z google'owych kont. Przeanalizowaliśmy dokładnie z Ewą jego wiadomości. To był nasz jedyny ślad. Do niczego jednak nas nie doprowadziły, chociaż analizowaliśmy je na tysiące sposobów. Przez dwanaście dni nie mogliśmy natrafić na ślad Filipa Lońskiego. Odwiedziliśmy dwa razy mieszkanie, które wynajmował w Warszawie, ale teraz mieszkał tam ktoś inny. Pojechałem także do samotnie żyjącego ojca, podałem się za kolegę Filipa i powiedziałem, że chciałem oddać mu dziesięć tysięcy złotych. Starzec nie znał adresu ani numeru telefonu do syna, ale zapewnił, że jak go spotka, to przekaże mu pieniądze. Zabahałem się wtedy, a stary Loński zaprosił mnie do mieszkania. Warunki, w jakich mieszkał, wskazywały, że pięć tysięcy to były dla niego duże pieniądze. Porozmawialiśmy chwilę i przyznał, że ma słaby kontakt z synem, ale że ten czasami go odwiedza. Dałem staremu połowę pieniędzy i zapewniłem, że drugie pięć tysięcy chcę przekazać Filipowi osobiście i upewnić się, że jesteśmy kwita. Próbował mnie przekonać, żebym dał mu wszystko, ale ja tylko założyłem u niego podsłuch i dałem mu numer telefonu. Potem siedzieliśmy z Ewą w samochodzie pod blokiem siedem godzin i nasłuchiwaliśmy rozmów ojca Lońskiego. A raczej ja nasłuchiwałem, bo Ewa oglądała filmy na tablecie. Obdarowany gotówką mężczyzna nie zadzwonił do syna, tylko do kolegów i zaplanował wielką popijawę. Raczej na pewno nie miał kontaktu z Filipem. To był ślepy zaułek. Nie miałem tyle czasu, by miesiącami obserwować jego mieszkanie w nadziei, że nie kłamał i syn czasami go odwiedzał. Odjechałem zewą do Warszawy. Po tygodniu straciłem niemal nadzieję, że odnajdę mojego bohatera. Wiedziałem, że kiedyś nastąpi taki moment, że nie będę mógł kogoś odszukać. Do tej pory miałem po prostu szczęście. Dzień po dniu, dwie godziny rano i dwie godziny przed kolacją oglądaliśmy na telewizorze wszystkie posty Lońskiego z Facebooka w nadziei, że na coś wpadniemy. Tylko to mogło nas do niego doprowadzić. W pozostałym czasie pochłaniało nas laboratorium lub godzinami oglądaliśmy filmy i seriale. Ewa urządziła dla nas pieczarę telewidza, ustawiła kanapę naprzeciwko telewizora, który kazała zawiesić na ścianie. Zawsze dbała o to, byśmy mieli zamrażarkę pełną lodów. Dla mnie piekła brokuł i przygotowywała szpinakowo-czosnkowy dip. Najbardziej podobał jej się Dexter, bo tylko tam mordercę dało się lubić. — Jesteśmy jak Lumen i Dexter — stwierdziła, gdy skończyliśmy piątą serię. — Ty mnie tak samo uczysz. Tych wszystkich trucizn i w ogóle — ale ja cię nie zostawię, jak wszystkich zabijemy. Ja nie jestem taka. Podczas naszych seansów wolałem jednak obserwować reakcję Ewy, niż śledzić, co się działo na ekranie. Ona wsiąkała całkowicie w świat filmu. Wyglądała wtedy na szczęśliwą i rozluźnioną. Siedziała i przesuwała na palcu pierścień do aplikacji turcizny. Spodobał jej się tak bardzo, że nosiła go codziennie. Przed telewizorem zapominała o wszystkim, co zrobiła, i co będzie robić? Zazdrościłem jej tej umiejętności. We mnie ciągle wszystko się działo. Nie potrafiłem przestać myśleć o zabijaniu. Dwunastego dnia rano po godzinie oglądania postów Lońskiego Ewa złapała mnie za ramię, a potem zerwała się z kanapy i podbiegła do ściany, na której wisiał nasz olbrzymi telewizor. Powiększ to! krzyknęła i wskazała na ekran. Nie to! wróć! to poprzednie! Widziałem, że jest bardzo podekscytowana, więc nie zadając żadnych pytań, zatrzymałem pokaz slajdów i powiększyłem posłusznie zdjęcie na cały ekran. Filip siedział za biurkiem przy komputerze. Miał obie ręce uniesione w geście triumfu i uśmiech na twarzy. Było wiele bardziej umieśniony niż za czasów studenckich. Zapuścił też brodę. Na innych zdjęciach rzadko się uśmiechał, ale na tym był naprawdę szczęśliwy. Podpis pod postem głosił. Powiększa krę tego komputera za nim, poprosiła Ewa, mrużąc oczy. Posłusznie zrobiłem, co chciała. Zdjęcie było dobrej jakości. Mimo kilkukrotnego powiększenia, niektóre napisy na ekranie laptopa lońskiego można było odczytać. Znam to, wykrzyknęła. To ekran z cesa. W szkole ciągle w to grali na informatyce i po szkole. To taka gra komputerowa. Jedna drużyna to terroryści, a druga to antyterroryści. Jedni muszą zabić drugich. O to chodzi, że. Dobra, dobra, rozumiem, przerwałem jej. Nie jestem taki stary, żeby nie grać w gry komputerowe. Też grałem w gry. Teraz po prostu mam ważniejsze sprawy. Ale co nam to daje? Zauważyłem to pierwszego dnia. Co z tego, że w to gra? Nie rozumiesz? Dotknęła palcem ekranu. To jego nik. O w mordę. Złapała się za głowę. Popatrz na jego rangę. Jebaniutki. Elita Światowa. F-R-E-A-K-D-E-A-T-H. Przeliterowałem, podnosząc się z kanapy. Zbliżyłem twarz do telewizora na odległość kilku centymetrów. Dobrze czytam? To ma sens? Tak, potwierdziła. Freak Death. To jest jego nick. Albo Freak Death, ale nie. Freak Death. Mamy gnoja, mamy gnoja! zaczęła nucić i tanecznie kręcić tyłkiem. I to dzięki komu? Komu, komu, komu? Podbiegła do mnie i zaczęła mnie szturchać w bok. No mów dzięki komu! Ale to tylko dzięki Poison Girl! przerwała mi i kontynuowała radosny taniec. Traktowała to chyba jak grę. Wiedziała, że jak go znajdziemy, to ten człowiek umrze, ale mimo to cieszyła się. No, i dzięki temu Nikowi go dopadniemy. Ten post ma trzy lata. Na pewno jeszcze gra. Byłam całkiem niezła w Cesa i wiem o co chodzi. Znajdę go i spróbuję czegoś się dowiedzieć. Ale to tylko Nik. próbowałem ją uspokoić, żeby nie była potem zawiedziona. To aż nik stwierdziła z naciskiem. W mordę ten twój Filip trzy lata temu miał najwyższą rangę. Wiesz, ile w to trzeba nawalać, żeby być na takim topie? Musimy iść na zakupy. Żeby złapać z nim kontakt, potrzebuję naprawdę dobrego sprzętu. Inaczej mi dupa odpadnie i spalę gałki oczne. Kiedy Ewa grała, najczęściej siedziałem na łóżku w jej pokoju i czytałem książkę. Strzelała, rzucała granaty, umierała i wstawała z martwych, by znowu zabijać. Ciągle wykrzykiwała coś po angielsku do innych graczy. Kilka pierwszych dni rozkręcała się. I przypominała sobie stare sztuczki, ale szybko stawała się coraz lepsza, zabijała sprawniej i zaczęła się specjalizować. Pracowała ciężko, po kilkanaście godzin dziennie, ale trzeba przyznać, że miała do tego talent. Po tygodniu ustaliliśmy serwery i godziny, o których grał Freak Death. Oczywiście, to mógł być ktoś inny o takim samym niku, ale Ewa twierdziła, że to bardzo mało prawdopodobne. Według niej, Nikt nie porzucał ników, na których doszedł do światowej elity. Ustaliliśmy, że spróbujemy wykorzystać słabość lońskiego, czyli obsesję na punkcie dziewczyn z czarnymi włosami. Jeszcze na studiach jego życie kręciło się wokół nich. Nie musiały być piękne, ani zgrabne, bo do takich nie umiał się zbliżyć, ale musiały mieć czarne włosy i pozwolić się zdominować. Chciał sprawować nad nimi kontrolę. Na początku myślałem, że to fiksacja na punkcie seksu, którą przeżywało wtedy wielu, ale teraz myślę, że było w tym coś dziwnego. Filip zawsze używał wobec nich wulgarnych przezwisk i epitetów, a im bardziej był pijany, tym obelżywiej się o nich wysławiał. Właśnie z powodu takiej czarnowłosej dziewczyny zaczął mnie dusić. Obrażał ją tamtego wieczora. Mówił, że ją zerżnie w lesie i wrzuci do rowu żeby ją rano znaleźli śmieciarze. Powiedziałem jedynie, żeby przestał mówić głupoty, bo to nie jest śmieszne. Nawet nie użyłem ostrych słów, ale to wystarczyło, żeby się na mnie rzucił. Wydawało mu się chyba, że jest to krok od spełnienia swojej chorej fantazji i tylko ja stoję mu na drodze. Ewa chciała wykorzystać tę jego obsesję, poprosiła mnie, bym się zastanowił, czy były jeszcze jakieś inne cechy wspólne dziewczyn, o których fantazjował Loński? Przypomniałem sobie, że wszystkie nosiły często sukienki i spódnice oraz nakładały niewiele makijażu. Nie było w nich nic drapieżnego i agresywnego. Może agresywnych się bał. Ewa stworzyła profil, wykorzystując swoje stare zdjęcie, na którym miała jeszcze czarne włosy, ale nałożyła je na tło z rozsypanych dymiących łusek. Dobrała też dla siebie kobiecy model postaci w krótkiej spódniczce i obcisłej czarnej skórze. Musi mieć trochę pazura, stwierdziła, bo przecież gram w CSGO i mam nick SoftSmirk 16 rozumiesz? Chyba mu się teraz spodobam. Miałem co do tego wątpliwości. Może Ewa miała na tym zdjęciu czarne włosy, ale nie wyglądała na taką, co by się dała zdominować. Dla mnie była zbyt atrakcyjna. Obiecałem być z nią szczery, więc podzieliłem się tymi wątpliwościami. — Nie bój się, Tomaszu — starała się mnie uspokoić. — Jestem przecież jego fanką. Który świr nie spotkałby się z napaloną fanką? No i pamiętaj, że każda brzydula, nawet kilowa locha, ma w necie takie zdjęcie, jakby była modelką. Rozumiesz przecież. Szpachla, światło, kąt, ciuchy, a nawet takie obróbki w jakimś darmowym sofcie online. Ludzie wiedzą... Że od zdjęcia profilowego należy odjąć cztery punkty. Jak dajesz komuś osiem na dziesięć po zdjęciu, to ktoś jest czwórką, rozumiesz? Takie są reguły internetu. Nie martw się, bo ten twój Loński na pewno zna reguły. Ewa poinformowała mnie, że gra się w drużynach po pięciu, a Frigdev nie miał stałej drużyny. Korzystał z kilku najbardziej popularnych serwisów do znalezienia graczy na jeden lub kilka meczów i to. Było naszą szansą. Grał na pozycji Enterfragera, miał ponad przeciętne umiejętności i wysoką rangę, ale za bardzo lubił siać chaos i zabijać. Często ignorował rozkazy, i dlatego musiał zmieniać drużyny. Loński nie chciał grać z początkującymi. Sam fluktuował w trzech najwyższych rangach. Ewa musiała odkurzyć swoje stare konto, poprawić statystyki, zyskać co najmniej dziesiątą rangę i dopiero wtedy Mogła mieć szansę spotkać się z nim w grze. Za każdym razem próbowała się dostać do drużyny Frigdefa, ale nigdy jej się nie udało. Grała na nowym komputerze, który kupiliśmy za 15 tysięcy złotych. Kilka pierwszych dni dobrze się bawiła, ale potem zabawa stała się ciężką pracą. Musiała nauczyć się na pamięć kilku map, osiągnąć nadludzką precyzję w strzelaniu i jednocześnie komunikować się ze swoją drużyną. Kupiła mi słuchawki, bym słyszał, co się dzieje w grze, i trochę podglądałem, jak gra, ale głównie zajmowałem się gotowaniem, czytaniem powieści science fiction oraz spacerami po lesie. Wykorzystałem wolny czas i trzy razy pojechałem na działkę. Dokończyłem mielenie i suszenie ciała Marioli. Najbardziej kłopotliwe było pocięcie głowy na plastry. Nie przewidziałem, że włosy będą się wkręcać w łańcuch piły. Musiałem odwinąć głowę kryńskiej swoli, zmoczyć włosy i zamrozić ją z powrotem. Zobaczyłem wtedy jej twarz. Na ustach kobiety błąkał się uśmiech. Miałem złudzenie, że do mnie mrugnęła. I wtedy na chwilę w piwnicy zgasło światło. Widocznie tylko na tak niewielką przysługę zasłużyła w zaświatach. Żarówka przestała świecić tylko na sekundę, ale ja nie byłem człowiekiem ze stali. Miałem atak paniki. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach. Upuściłem głowę kryńskiej na beton i na miękkich nogach wyszedłem z piwnicy na powietrze. Nie chciałem tam wracać na dół, ale musiałem skończyć to, co zacząłem. Wysuszone resztki ciała kobiety zebrałem do foliowego worka i wsypałem do wisły. Ulżyło mi, że miałem to już za sobą. Obiecałem sobie, że już nigdy nie dopuszczę, bym musiał robić coś takiego ponownie. Po dwudziestu dwóch dniach grania po kilkanaście godzin dziennie, Ewa znalazła się w drużynie razem z Frigdefem. Nie było innego gracza na pozycji supporta i wzięli ją. Przybiegła do salonu kilka minut przed dwunastą i wybudziła mnie z koszmaru. Filip właśnie wyrywał mi zębami ścięgna z szyi. Przyszedłem do jej pokoju obejrzeć mecz. Będę próbowała do niego zagadać, powiedzieć coś, żeby się zainteresował, wytłumaczyła. Wypijając szybko napój energetyczny. Wiem, czego takie zwyrole chcą. Po polsku? Tak. Frygdew zawsze gra w polskich drużynach, wytłumaczyła, podspiesznie siadając przy biurku. Chyba nie radzi sobie z angielskim, albo sobie radzi, ale często inni sobie nie radzą. Zresztą, często gracze mówią, że znają angielski, ale dupa. Gadają tak, że się tego nie da zrozumieć. W grze komunikacja jest ważna. Ciągle ktoś coś mówi ale jak hindus albo francuz to zapomnij to jak inny język przerwała i poprawiła pałąk z mikrofonem założyłem swoje słuchawki usiadłem na kanapie i zacząłem śledzić rozgrywkę mecz rozkręcał się powoli gracze rozpoznawali dopiero swoje słabsze i silniejsze strony nikt nie chciał się odsłonić rolą Ewy było wspieranie drużyny dużo miała też do powiedzenia przy wydawaniu pieniędzy po każdej rundzie Trafnie przewidywała z jakim sprzętem będą walczyć przeciwnicy. Wyglądała przy komputerze trochę jak pianistka. Jej myszka miała kilka przycisków, które naciskała wszystkimi palcami prawej dłoni, podczas gdy lewa tańczyła na klawiaturze. Wyrzucała z siebie krótkie informacje związane z pozycjami graczy wrogiej drużyny i co mieli zamiar zrobić. Na początku Frigdeath był milczący, ale potem się rozgadał. Mecz był do połowy wyrównany. I wszyscy skupiali się na rozgrywce, ale później drużyna Lońskiego uzyskała przewagę. Gracze rozluźnili się i zaczęli żartować. Ewa niemal jednoosobowo wygrała rundę dla swojej drużyny, zabijając granatami za pierwszym razem dwóch, a za drugim trzech przeciwników. Ci ostatni byli już mocno przez innych nadszarpnięci, ale i tak to był przełomowy moment. Zebrała za to wiele pochwał, w tym jedną od Frygdefa. Nieźle mała! Pochwalił. Było tak gorąco, że aż zrobiłam się od tego wilgotna, mruknęła i zachichotała. Pomyślałem, że za ostro i za wulgarnie, ale reszta graczy zaczęła się śmiać i gwizdać. Ewa udawała, że nie wie, co ich tak rozśmieszyło. W Warszawie teraz gorąco, tłumaczyła. Nawet w nocy tak gorąco, że co chwilę muszę przecierać myszkę z potu. Kolejna salwa śmiechu. Ewa spojrzała na mnie i mrugnęła. Loński głośno się śmiał. Chyba złapał przynętę. Otworzyłem usta z niedowierzaniem. Ewa wyłączyła mikrofon i powiedziała: Jeszcze parę takich tekstów i wezmę go na priv. Jestem słodziutka i głupiutka. On takie lubi. To już nie była Ewa. Diablica obudziła się i była w swoim żywiole. Kilka razy podczas rozgrywki rzuciła dwuznaczne seksualne żarciki, które zawsze spotykały się z entuzjastyczną reakcją drużyny. Podczas ostatniej rundy, kiedy wszyscy byli rozluźnieni, bo mieli dużą przewagę, Ewa odezwała się do Frigdetha na prywatnym czacie: Jesteś z Warszawy? Jestem znikąd odparł ponuro. Nie miałem dobrych przeczuć co do tej rozmowy. Zacząłem jej dawać znaki, by odpuściła. Za szybko chciała go złapać. Uważałem, że trzeba było być cierpliwym. Ewa pokręciła głową i zmarszczyła brwi. Pokazała mi na migi, że wie, co robi. Zachichotała radośnie, jakby Loński właśnie opowiedział świetny żart. Ale jesteś teraz w Warszawie? Nie. Eh, westchnęła. To szkoda, mógłbyś mnie podszkolić. Chciałam przejść na fragera jak ty. Nie wiem, jak trzymać swoją myszkę. Mruknęła i zachichotała. Odwróciła się do mnie, wyciągnęła ręce i zamknęła kciuki w pięściach. Nie mogłem uwierzyć, że znowu próbuje tego ogranego chwytu z myszką. Po drugiej stronie cisza Ewa chuchnęła do obu dłoni. Czekaliśmy kilka sekund w napięciu. Musiałabyś do mnie przyjechać, odparł w końcu. Nie chce mi się wychodzić! Ewa otworzyła dłonie, pokazała mi kciuki i wyszczerzyła zęby. Pokręciłem gwałtownie głową, żeby się nie zgadzała. Domy to były zawsze kłopoty. Dobra, zgodziła się, ignorując moje rozpaczliwe gesty. Ale ja gram w nocy, tylko w nocy! Więc musisz przyjechać w nocy. Ja też gram w nocy, bo nie jest tak gorąco. Jutro o dwudziestej drugiej? zapytał. Pasuje ci? Pasuje. Mi to wszystko pasuje. A tatusi mamusia pozwolą? Ty przecież młoda jesteś. Szesnastka. Mam ich w dupie. stwierdziła Ewa. Z taką ilością jadu, że przekonałaby każdego. A poza tym, pieprzyć się mogę, to i z domu mogę wyjść, nie? No raczej. Filip podał jej adres. Ewa jeszcze go przez chwilę urabiała, ale ja już wstukałem nazwę ulicy i numer w mapę Google. Wieś dwadzieścia kilometrów od Warszawy. Przełączyłem na widok z satelity. Samotny dom pod lasem. Runda się skończyła. Drużyna Freak Deatha wygrała. Ewa ściągnęła słuchawki i usiadła obok mnie na łóżku. Mamy adres, mamy adres, słyszysz? powtarzała, szarpiąc mnie za piżamę. Słyszę. Odpowiedziałem bez entuzjazmu. Nigdy nie odczuwałem radości, gdy miałem kogoś zabić. Wieczorem go odwiedzimy, a wtedy jedziemy teraz, przerwałem jej, wstając z kanapy. Co? Zdziwiła się. Dlaczego? Jest po pierwszej, ledwo się czołgam. Mogę jechać sam, zaproponowałem. Ty nie musisz, jak jesteś zmęczona, ale dzisiaj ten Loński nie będzie się ciebie spodziewał. Jutro może być czujny. To co? Pojedę sam. O nie, nie, jedę z tobą. Teraz robimy wszystko razem. Ubierz się wygodnie na czarno, podaj mi swój pierścień, to przygotuję sprzęt w laboratorium i weź konserwę z szafki, dobra? Ewa skinęła głową. Botulina, co? Tak, ale zwykła typła. Nikt nie będzie nic podejrzewał. Po założeniu stroju ochronnego wszedłem do laboratorium. Zakropiłem do pierścieni po 100 mg botuliny z dodatkiem kurary dla szybszego efektu. Botulina nie była czysta, ale i tak co najmniej 100 razy przekraczała dawkę śmiertelną. Do bransolet zaplikowałem czystą kurarę. Bransolety były bronią defensywną, musiały działać natychmiastowo. Zabrałem też pistolet do usypiania z sześcioma strzałkami nabitymi etorfiną. Gdy wyszedłem z laboratorium, Ewa miała już na sobie obcisłe leginsy i bluzę. Zauważyłem na plecach na wysokości nerki, niewielkie zgrubienie. Co tam masz? Zapytałem. Sięgnęła za plecy i wyciągnęła z pochwy sztylet. Tylko jak nie będzie wyjścia, zaznaczyła, prezentując mi wąskie, piętnastocentymetrowe ostrze. Ale jest czyste. No tak, tak. Ostrze zawsze musi być czyste chyba że zdobędziesz certyfikat walki nożem od gromu. Poszedłem pod prysznic, by zmyć ewentualne toksyny z laboratorium. Gdy wyszedłem, czekał na mnie już gotowy czarny dres. Podałem jej pierścień oraz bransoletę. Pociągnąłem nosem i poczułem przyjemne, kwiatowe perfumy. Zbyt intensywnie pachniesz, kochana. Musisz to zmyć i nie używaj dezodorantu, żelu ani mydła. Spłucz wszystko wodą. Burknęła coś pod nosem, ale poszła bez dyskusji wykonać polecenie. Ja w międzyczasie popatrzyłem na mapę i opracowałem plan działania. Ty nie będziesz tam wchodzić wytłumaczyłem, gdy już wróciła i zaczęła się ubierać. Mój cel i ja dowodzę. Twoi są twoi, a moi są moi mruknęła, zakładając na nadgarstek bransoletę. Taka była umowa. Mówiła spokojnie ale słyszałem, że szybko oddycha. Na jej policzkach pojawiły się rumieńce. Zatrzymaliśmy się na leśnym parkingu, kilkaset metrów przed gruntową drogą prowadzącą do domu Filipa. Noc była bezchmurna i rześka. Świecił księżyc. — Zimno ci? — zapytałem, bo zauważyłem, że Ewa drży. Nie, to po prostu ze zdenerwowania. Uścisnąłem jej ramię dla dodania otuchy. Nie próbowałem jej proponować, żeby została w samochodzie, bo wiedziałem, że się na to nie zdecyduje. Mieliśmy do pokonania około kilometra. Najpierw przeszliśmy 400 metrów poboczem asfaltowej drogi powiatowej. Nie minął nas żaden samochód, co uznałem za dobry omen. Potem skręciliśmy w lewo na pełną błotnistych kałuż ścieżkę. Daleko przed nami, na tle ciemnego lasu, majaczył dom Lońskiego z dwoma budynkami gospodarczymi. Schyliliśmy się, żeby nasze głowy nie wystawały ponad rosnące po obu stronach ścieżki zboże, i ruszyliśmy w stronę domu. Szliśmy w milczeniu, uważając, by nie wejść w kałuże. Kiedy byliśmy dwadzieścia metrów od budynku, odwróciłem się do Ewy. Idź blisko mnie i nie rób hałasu! szepnąłem. Skinęła głową i przesunęła palcami po swoich ustach, jakby zasuwała tam zamek błyskawiczny. Droga kończyła się na zardzewiałej bramie z resztkami łuszczącej się farby. Rosły przed nią wysokie do pasa chwasty. Wyglądało na to, że dawno nikt nie jeździł tu samochodem. Nie chciałem wchodzić furtką, ani otwierać bramy. Obawiałem się, że Filip ma jakiś system alarmowy, którego mógłby mnie zauważyć. Ruszyliśmy w lewo, wzdłuż pozieleniałego ze starości drewnianego płotu. W wielu miejscach był pochylony i płamany. Na szczycie sztachet Wisiały stare garnki, butelki i zardzewiałe części maszyn. Teren zrobił się podmokły. Buty grzęzły w lepkim błocie. Otoczyła nas chmara komarów. W pobliżu musiał znajdować się zbiornik wodny. Znalazłem miejsce, gdzie kilka sztachet płotu było włamanych i dostępu na podwórze broniły jedynie gęste pokrzywy. Zatrzymałem się i wyjąłem pistolet do usypiania zwierząt. Upewniłem się, że strzałka ze torfiną jest na swoim miejscu i rozgarniając rękami pokrzywy, ruszyłem przed siebie. Ewa, zgodnie z poleceniem, trzymała się blisko za mną. Dojrzałem niski budynek gospodarczy, pochylony tak bardzo, że mocniejszy podmuch wiatru mógłby przewrócić go na płot. Miejsce było tak zaniedbane, jakby od lat nikt tam nie mieszkał. Wszędzie porozstawiano zardzawiałe maszyny rolnicze, stare opony i skrzynie rupieci. Oraz usypano kopce z obtłuczonych cegieł i przegniłych desek, z wystającymi na wszystkie strony gwoździami. Lekki wiatr przynosił odur przepełnionego szamba lub zwierzęcych odchodów. Gdybym nie zauważył, że z tylnych okien domu sączy się światło monitora lub telewizora, to sądziłbym, że freak Death podał rozmyślnie zły adres. Przystanąłem na chwilę i obejrzałem się na ewę. Szła za mną krok w krok. Wtedy usłyszałem warczenie. Obróciłem powoli głowę w stronę zwierzęcia. Od dzieciństwa bałem się psów. Owczarek niemiecki wyłonił się ze skleconej byle jak budy obok budynku gospodarczego. Przekrwione, zaropiałe ślepia patrzyły groźnie, ale zwierzę stało w miejscu, jakby się wahało, czy atakować, czy nie. Było wychudłe i miało sklejoną, brudną sierść. Powoli uniosłem pistolet. Mogłem oddać tylko jeden strzał. Nie zdążyłbym naładować drugiej strzałki. Pies warczał, odsłaniając zęby, ale nie ruszał się. Sięgnąłem do pierścienia i zdjąłem z niego plastikowe zabezpieczenie. — Odsłonigłe — szepnąłem do Ewy. — Nie zabijaj go, Tomasz — poprosiła. Pies zaszczekał, postąpił krok do przodu i spiął się, przygotowując się do skoku. Nacisnąłem spust — Syknęło sprężone powietrze i strzałka wbiła mu się w brzuch. Dawka torfiny była tak duża, że upadł natychmiast na ziemię, jakby został ogłuszony silnym uderzeniem w głowę. Ewa szarpnęła mnie kilka razy ze złością za bluzę, ale wiedziała, że nie było innego wyjścia. Jak większość ludzi, bardziej współczuła zwierzętom niż swojemu gatunkowi. Pies robił to, co musiał, a człowiek to, co chciał. Skrzypnęły drzwi frontowe budynku. Przypadliśmy natychmiast do ziemi i schowaliśmy się za stertą cegieł. Załadowałem pospiesznie pistolet. Gdyby Filip wyszedł przed dom, to mógłbym go otruć na podwórzu i wszystko stałoby się prostsze. Czekałem kilka sekund. Nikt się nie odezwał. Nie zapaliło się światło latarki. Wyjrzałem ostrożnie z za cegieł w stronę budynku mieszkalnego, ale nic nie zauważyłem. Drzwi. Były już zamknięte. Odczekaliśmy kilka minut. Komary kłębiły się wściekle nad naszymi głowami. Byliśmy spoceni ze zdenerwowania i to doprowadzało wady do furii. Minęło kolejne kilka minut i nic nie usłyszeliśmy. Pewnie tylko wyjrzał, co jak? Szepnęła Ewa. Może tak? Podszedłem do psa i wyjąłem mu z brzucha strzałkę. Włożyłem ją do plastikowego pudełka. I schowałem do kieszeni. Owczarek był na łańcuchu. Nie mógł nam zrobić krzywdy. Ale na pewno zaalarmował Lońskiego. Nie było innego wyjścia. Wejdę od frontu. szepnąłem do Ewy. Ty poczekaj tutaj. Jak usłyszysz hałas albo krzyk, to znaczy, że coś poszło nie tak. Wtedy wchodź do środka. Nie będzie się ciebie spodziewał. I uważaj na pierścień. Pamiętaj, że jest odbezpieczony. Skinęła głową. Ruszyłem pochylony w stronę narożnika budynku, a potem wzdłuż ściany, aż do okna. Zatrzymałem się i nasłuchiwałem minutę, ale nie usłyszałem nic podejrzanego. Słyszałem jedynie świerszcze, nocne ptaki i dwa razy szum przejeżdżającego z dużą prędkością auta. Na czworaka przeszedłem pod betonowym parapetem, pokonałem trzy schodki i ostrożnie nacisnąłem klamkę. Drzwi ustąpiły. To mnie zaskoczyło. Byłem przekonany, że będę musiał używać wytrychów. Uchyliłem je bardzo powoli na kilka centymetrów. Zaskrzypiały. W środku powitały mnie ciemności i cuchnący zaduch. Wycelowałem pistolet przed siebie i otworzyłem drzwi jednym zdecydowanym ruchem, ale tylko na tyle, by wślizgnąć się do środka. Znalazłem się w bezokiennej sieni. Przede mną stał pomalowany na zielono, zardzewiały piec węglowy. Ktoś oparł o niego starą łopatę. Obok pieca leżały jeszcze pojedyncze grudy węgla. Na wszystkich trzech ścianach na wprost, po lewej i prawej znajdowały się zamknięte drewniane drzwi prowadzące do dalszych części domu. Na jednych wbito gwóźdź i zawieszono blaszany krzyż. Poczułem mdłości ze zdenerwowania i odetchnąłem głęboko, żeby uspokoić serce. Nacisnąłem klamkę drzwi po prawej i przeszedłem do izby kuchennej. Z powodu przysłoniętego brudnymi firankami okna było tam nieco jaśniej. W kącie stał piec kaflowy, a na środku ciężki okrągły stół, otoczony krzesłami. Na parapecie schły kwiaty, w otoczeniu pokrytych kurzem pajęczyn. Starałem się ostrożnie stąpać po deskach podłogi, ale i tak chrzęściły i trzeszczały przeraźliwie. Zobaczyłem dwie pary drzwi. Spod jednych stączyła się migająca poświata. Tam musiał być Loński. Sądziłem, że grał jeszcze na komputerze lub oglądał telewizję. Wystarczyło wejść, wycelować pistolet i nacisnąć spust. Wziąłem głęboki oddech. Poczułem, że trzęsą mi się ręce. Pożałowałem, że kazałem czekać ciebie na zewnątrz. Z nią czułbym się o wiele pewniej. Mogła mnie ubezpieczać. Ciągle miałem wrażenie, że ktoś skoczy mi na plecy. Drzwi były uchylone, wystarczyło je tylko pchnąć. Położyłem na nich dłoń i poczułem, że lepią się od brudu. Zbliżyłem twarz do szpary, żeby zajrzeć do środka. Ktoś siedział na krześle, przed stojącym na regale starym kineskopowym telewizorem. Ćmy odbijały się od migoczącego ekranu. Miękkie brzęknięcia wywołały u mnie dreszcze, jak dotknięcie osi złego węża. Nie widziałem twarzy wpatrującej się w ekran osoby, ale to musiał być loński. Miał na sobie czarną bluzę. Ciemne włosy ściągnięte w koński ogon ginęły w kapturze, na uszach słuchawki. Wsadziłem w szparę pistolet i wycelowałem. Chciałem strzelić i to zakończyć, ale zawahałem się. Krzesło miało oparcie, które zasłaniało plecy Filipa. Aby strzał był skuteczny, musiałbym trafić w kark. Nawet z odległości czterech metrów nie byłem pewien, czy trafię idealnie. Uchyliłem bardziej drzwi. Teraz mogłem lepiej wycelować, ale wstrzymałem palec. Coś było nie tak. Na dywanie, za krzesłem, leżały oblepione błotem damskie czułenka. Ekran telewizora wypełniała twarz młodej dziewczyny. Krzyczała i zaciskała zęby z bólu. Po policzkach ciekły jej łzy. Kamera przeskoczyła w dół. Kobieta była przywiązana do krzesła. Takiego samego krzesła jak to tutaj... W pokoju, w którym stał telewizor. Krew uderzyła mi do głowy tak gwałtownie, że ledwie utrzymałem się na nogach. Całe ciało krzyczało, żebym uciekał, ale zamiast tego zastygłem w bezruchu. Dziewczyna na filmie miała nadgarstki przywiązane sznurem do kolan. Operator kamery wygiął jej środkowy palec i umieścił staw najdalszego paliczka między ostrzami sekatora. Obraz przeniósł się na twarz dziewczyny szlochała, zalana łzami i kręciła gwałtownie głową, by nie odcinał palca. Potem jej usta otwarły się gwałtownie do krzyku. Łzy popłynęły strumieniem z wytrzeszczonych oczu. Obraz przeniósł się na krwawiący obficie palec. Nagły hałas za plecami wybił mnie ze stuporu. Ktoś pchnął mnie gwałtownie na drzwi. Upadłem na podłogę, ale wyciągnąłem przed siebie ręce i wypuściłem z ręki pistolet. Próbowałem się obrócić, ale poczułem na plecach uderzenie i nagły ciężar wycisnął ze mnie całe powietrze. Przed oczami zamigotała czerwień. Chciałem krzyknąć i zawołać Ewę, ale z ust wydobyło mi się tylko sapnięcie. Dusiłem się. Dziewczyna na krześle dostrzegła ruch, albo wyczuła drżenie podłogi, kiedy upadłem. Obróciła się w moją stronę razem z krzesłem. Dłonie były przywiązane do kolan, tak jak u tej dziewczyny z filmu. Miała jeszcze wszystkie palce. Zaczęła krzyczeć. Filip zszedł mi z pleców i kopnął mnie w wątrobę. Doskonale wiedział, gdzie uderzyć. Eksplozja bólu sparaliżowała mnie na ponad minutę. Nie mogłem oddychać. Miałem wrażenie, że zwymiotuje. Podniósł pistolet i stanął nade mną, celując mi w głowę. Co to kurwa jest? Zdziwił się, oglądając broń. Loński miał krótko ścięte włosy i był gładko ogolony. Gdy mówił. Drżały mu usta, oczy były przekrwione i nieprzytomne. Chore żądze spaliły go od wewnątrz. Był na dnie otchłani, z której nie było już powrotu. W zielonej koszulce, spodniach moro i czarnych skórzanych butach za kostkę wyglądał jak żołnierz. Dziewczyna przywiązana do krzesła krzyczała. Skierował na nią swoją uwagę. Zamknij mordę! ryknął i uderzył ją pięścią w twarz. Jeszcze jeden pisk i użnę ci język! Zignorowała groźbę i nadal krzyczała. Kierował nią zwierzęcy strach i nie mogła się opanować. Wybałuszyła czerwone od krwi, załzawione oczy. Dopiero teraz zauważyłem, że nie może mrugnąć. Skóra napinała się i rozciągała, ale powieki nie mogły się domknąć. Przykleił je do łuków brwiowych jakimś mocnym klejem. Uderzył ją w brzuch, bo odkręcała głowę, utrudniając mu wciśnięcie szmaty w gardło. Podniosłem się na kolana, zdjąłem osłonę z pierścienia i zacisnąłem pięści. Musiałem go ukłuć igłą, to była moja szansa. Justyna, popatrz! Loński szarpnął ją za włosy i skierował jej twarz w moją stronę. Twój rycerzyk będzie walczył ze mną na śmierć i życie! dotknął ustami jej ucha. Kto to? Tatuś, narzeczony? Braciszek? Nagle ruszył na mnie i zamarkował cios w twarz. Dałem się nabrać i uniosłem ręce do zasłony, a on kopnął mnie w kolano. Upadając, próbowałem trafić go pierścieniem, ale uchylił się zwinnie, jak doświadczony bokser. Krzyknąłem ochryple, a on tylko zachichotał, jakby sprawił mi niezłego psikusa. Podobała mu się ta zabawa. Wiedziałem, że sam sobie z nim nie poradzę. Ewa musiała słyszeć krzyk dziewczyny i mój. Dlaczego jej jeszcze nie było? O co chodzi? Zapytał, kiedy przestał się śmiać. Nie chcesz patrzeć, jak córeczka traci słodki paluszek. Całą noc będę go Justy się obcinał. Kawałek po kawałku. Najpierw środkowy, a potem in palce, aż zostanie sama płetwa. Chcesz mieć taką córunię z płetwą zamiast dłoni? Pokręciłem głową, że nie chcę. Wiem, wiem, że nie chcesz. Podbiegł i kopnął mnie w splot słoneczny. Chciałem złapać go za nogę i wbić igłę, ale nie zdążyłem. Drasnąłem tylko nogawkę, zakręciło mi się w głowie i upadłem na podłogę, dusiłem się, nie mogąc zaczerpnąć powietrza. Kiedy otworzyłem oczy, w rękach Filipa był już sekator. Ten sam, który widziałem na filmie, obrócił krzesło z dziewczyną w moją stronę. Justyna wydała z siebie przeciągły, stłumiony przez knebel krzyk. Chwycił ją za rękę i obsiął jej ostatni paliczek środkowego palca prawej dłoni. Krew trysnęła na podłogę. Dziewczyna zaczęła się szarpać na krześle Ale szybko opadła z sił I szlochała cicho jak dziecko Loński podszedł do mnie z kawałkiem jej palca Przygniótł mi kolanem brzuch I wysmarował czoło jej krwią Nie miałem siły by go uderzyć Widziałem niewyraźnie Nadal nie mogłem nabrać powietrza Nie zabiłem jeszcze wazeta Tylko same głupie cipy Wycharczał Nachylając się nade mną Ale wiesz co? Chyba to będzie fajne, jak sobie będziesz patrzył na nasze igraszki. Może coś doradzisz, co? Znasz ją przecież lepiej niż ja. Kucnął i dotknął końcówki mojego nosa ostrzem sekatora. Potem wbił go i rozciął skórę. Zaczęły mi zawić oczy. Krew popłynęła na usta, a potem na brodę. Ciało z ciała i krew z krwi. Wyrecytował. Nagle dostrzegłem za nim cień. Loński nie zdążył zareagować. Rozległ się nieprzyjemny dźwięk pękającej kości. Nie jęknął, nie odwrócił się w stronę napastnika, tylko upadł na twarz, jakby ktoś jednym ruchem pozbawił go kręgosłupa. Dziewczyna na krześle próbowała krzyczeć, bała się, szarpała się, by przerwać więzy na nadgarstkach. Krew nadal wypływała cienkim strumieniem z rany na palcu. Ewa odwróciła się szybko plecami do Justyny, wypuściła z ręki drewnianą pałkę. Była zaskoczona jej obecnością. Ona cię widziała! szepnęła. Co z nią zrobimy? Podniosłem się na nogi. Mogłem już oddychać. Odszukałem tętnice naszej filipa. Nadal wyczuwałem puls. Pomóż mi go związać! poleciłem, ale Ewa nagle kucnęła i wbiła mu igłę pierścienia w szyję. Złapałem jej nadgarstek zbyt późno. Co? syknęła ze złością i wyrwała rękę. Chciałem z nim porozmawiać. Przerwałem, bo zorientowałem się, że dziewczyna na krześle umilkła. Drżała na całym ciele i kwiliła cicho, kołysząc się na tyle, na ile pozwalały jej więzy. Położyłem sobie palec na usta, nakazując Ewie ciszę, nasunąłem kaptur na twarz i podszedłem do związanej Justyny. Próbowała coś powiedzieć, ale nie słuchałem jej, tylko odwróciłem krzesło do okna. Potem wróciłem do Ewy, złapałem ją za nadgarstek – i wyprowadziłem z pokoju do kuchni. Czego chcesz? zapytała, odtrącając moją rękę ze złością. Chodźmy stąd wreszcie. Nie żyje przecież. Ona widziała moją twarz. szepnąłem. No to co? Pójdziemy stąd, dziewczyna się uwolni i opowie policji, że taka dwójka jak my zabiła Filipa. I co zrobi policja? No co? Ewa zacisnęła usta i uporczywie milczała. Odwróciła twarz i spojrzała w okno. Zacznie nas poszukiwać za morderstwo. Dokończyłem. Nawet nasza leniwa, popsuta policja zacznie działać. Filip mordował wielokrotnie. W tym ogrodzie pewnie zakopał kilka ciał. Dowie się prasa. Sprawa zrobi się znana. Będą robić sekcję. Zrobią portret pamięciowy. Mój portret pamięciowy, rozumiesz? Zjedzie się tu stado techników, kryminalistyki, inspektorów, detektywów i amatorów rządnych przygód. Znajdą moje i twoje DNA. Zostawiliśmy je tutaj. Cała Polska będzie o tym mówić przez wiele miesięcy. To co mamy zrobić? Ręce Ewy zaczęły się trząść. Trzeba ją zabić, prawda? Nie, nie możemy tego zrobić. Muszę się zastanowić. Muszę trochę pomyśleć. Obserwowaliśmy Justynę przez szparę w drzwiach. Czułem ciepły oddech Ewy na szyi. Kiedy się obudzi? wyszeptała. Damy jej jeszcze trochę czasu. Może ważyła mniej niż myślałem i źle obliczyłem dawkę. Czekamy już pewnie z pół godziny. Dziesięć minut. Poprawiłem ją zerkając na zegarek. Tak krótko? Bo mi się wydaje, że to wieczność. oderwała oczy od szpary w drzwiach prowadzących do pokoju z telewizorem i zrobiła kilka kroków po kuchni. Może masz jakieś sole trzeźwiące? zapytała. Nie. A te dziwne tabletki to miałaś? Bo służyły do usypiania. Biorę je na wszelki wypadek. No to może... ci, budzi się. Ewa natychmiast przypadła do szpary w drzwiach. Justyna zaczęła jęczeć i poruszać głową. Posadziliśmy ją na krześle przodem do telewizora, więc nie widzieliśmy jej twarzy. Nagle znieruchomiała. Była jeszcze otumaniona. Powoli uniosła ręce. Zdziwiła się, że nie napotkała oporu. Rozwiązaliśmy ją i wyjęliśmy knebel z ust. Dotknęła uszu. Z telewizora słyszała błagania poprzedniej dziewczyny, ale dźwięk dochodził z głośników. Ból przypomniał jej o odciętym paliczku. Uniosła dłoń do twarzy i dostrzegła zabandażowany palec. Patrzyła na niego przez chwilę, a potem zaczęła nagle szlochać. Musiała sądzić że to jakiś podstęp. Dlaczego nie ucieka? Niecierpliwiła się Ewa. Przecież jest wolna. Pewnie boi się, że to jakaś chora Graleńskiego. Trzeba poczekać. Na pewno zakazał jej uciekać. Groził jej za to czymś. Dziewczyna siedziała bez ruchu. Wcisnęła głowę w ramiona, jakby spodziewała się razów. Objęła brzuch ramionami i zaczęła się kołysać. — Nie pamięta nas? — zapytała Ewa — nie pamięta, co się stało? Pamięta, ale teraz jest skołowana, wytłumaczyłem. Nie wie, co się naprawdę stało, co jest prawdą, a co halucynacjami. Na początku tak jest po tych tabletkach. Ona się boi. Nie wiemy, ile ją tu trzymał. Może kilka dni? Kilka dni bez snu robi z człowieka zombie. Nie da się wtedy jasno myśleć. Justyna zaczęła ostrożnie rozglądać się wokół siebie. Patrzyła na odrapane ściany i stare meble, wypełnione książkami, zakurzonymi pudłami i kryształowymi wazonami. W końcu odwróciła się do drzwi. W jej przekrwionych oczach zauważyłem przerażenie, gdy jej wzrok napotkał lońskiego. Wydała z siebie okrzyk i zaczęła mamrotać coś niezrozumiałego. Usadziliśmy go na taborecie i oparliśmy go plecami o drzwi. W rozbłyskującym świetle telewizora musiał wyglądać upiornie. Na piersi miał kartkę z napisem Obudzi się za trzy minuty. Wtedy obetnie ci wszystkie palce, a potem zabije. To twoja jedyna szansa ty albo on. Zabij go. W jedną dłoń wcisnęliśmy mu sekator, a w drugą młotek. Dwa metry przed nim na drewnianym taborecie, położyliśmy długi nóż, który wyjęliśmy z kredensów kuchni. Justyna patrzyła długo jak skamieniała na lońskiego. Nie zrobi tego! Szepnęła Ewa. Zdesperowany człowiek zdolny jest do wszystkiego! Odparłem: niewielu chyba. O nie, kochana, powiedziałbym, że niemal wszyscy. Widziała na nagraniu, co z nią zrobi. Pewnie jej o tym opowiadał. Wie, co ją czeka. Jakby na potwierdzenie moich słów, Justyna bardzo powoli wstała z krzesła. Potem gwałtownie rzuciła się do tabaretu, potknęła się, przewróciła i strąciła nóż na podłogę. Zaraz jednak odnalazła go, chwyciła oburącz i wystawiła ostrze przed siebie. Cofnęła się pod ścianę, jak najdalej od Lońskiego. Znowu zaczęła szlochać ze strachu. Sądziła, że jej oprawca na nią skoczy. Nie zabije go, szepnęła Ewa. Zbytnio się boi. Justyna trzymała nóż wyciągnięty przed siebie i płakała. Nie będę, mamrotała. Nie będę, nie będę, nie będę. Zwinąłem dłonie i przyłożyłem do ust. Jeszcze dwie minuty powiedziałem, starając się, by głos był tubalny. Zabij. To cię nie skrzywdzi. Ja ci już nie pomogę. W pierwszej chwili myślała, że mówi loński, bo głos dochodził z jego strony i krzyknęła ze strachu. Potem jednak dotarł do niej sens moich słów. Przypomniała sobie, co się stało. Powoli podniosła się na nogi i z wyciągniętym przed siebie nożem zbliżała się do drzwi. Jej twarz trzęsła się, ze zdenerwowania, ale ręce były zadziwiająco pewne. Dłonie zacisnęły się na rękojeści tak silnie, że palec z obciętym paliczkiem zaczął znowu obficie krwawić. Krew przesiąkła przez bandaż i kapała na podłogę. Od Lońskiego dzielił ją tylko metr. Ale każdy następny krok był krótszy od poprzedniego. Czubkiem noża celowała cały czas w serce porywacza. Wzrok dziewczyny koncentrował się na jego piersi, nóż był coraz bliżej, ale się zatrzymał. Nie zrobi tego! szepnęła ponownie Ewa. Justyna zamarła przed Lońskim, jakby czekała aż się obudzi. On jednak nie mógł się ruszyć ani za trzy minuty, ani za trzy godziny, ani za trzy dni. Cios w głowę nie zabił go, ale toksyna, którą zaaplikowała Ewa, zadziałała szybko. Loński był martwy. Justyna stała nad nim niezdolna do podjęcia decyzji. Wiedziała, że powinna go zabić, ale coś ją powstrzymywało. Jej zwierzęca racjonalność leżała związana przez społecznie zaszczepioną poprawność. Wielu ludzi uważało, że agresję usprawiedliwia jedynie obrona. Tylko w obronie własnej można zabić. Nigdy nie atakować, chociaż atak napastnika był nieuchronny, i napastnik znał się na zabijaniu. Justyna wiedziała, że Loński jest silny, sprawny i bezwzględny. Mimo tego czekała na atak, przed którym nie miała szans się obronić. Przewidziałem to jednak, dlatego oparłem go o drzwi, które otwierały się do wewnątrz pokoju. Musiałem Justynie dostarczyć powodu do ataku, uruchomić jej zwierzęcy instynkt. Zebrałem siły. I pchnąłem kolanem drzwi. Krzyknąłem przy tym. Ciało Lońskiego wyskoczyło do przodu. Dziewczyna wrzasnęła i instynktownie wyciągnęła nóż. Dźgnęła go w klatkę piersiową. Upadł na bok. Na zielonym podkoszulku pokazała się krew. Bariera pękła. Justyna szlochała i dźgała go raz za razem. Na twarz i ubranie trysnęły jej drobinki krwi. Złapałem Ewę za rękę i ukryliśmy się w sieni za piecem. Justyna przestała dziurawić ciało Lońskiego dopiero po kilkudziesięciu pchnięciach. Weszła do kuchni, powoli, jak w transie. Nadal trzymała w rękach nóż. Teraz jednak była gotowa zaatakować pierwsza. Widać to było po tym, jak się porusza, jak trzyma nóż i po wyrazie twarzy. Gdy skorupka społecznej irracjonalności pękła, nic nie mogło już jej skleić. Dziewczyna myślała na tyle racjonalnie, że założyła na nogi swoje czółenka. Nie miała zamiaru uciekać boso. Ostrożnie wyszła przed drzwi domostwa i skierowała się do bramy. Widzieliśmy ją wyraźnie w szerzyźnie świtu i obserwowaliśmy, jak idzie miedzą do głównej drogi. — A jaki tak, powiadomi policję? — zapytała Ewa, gdy Justyna zniknęła nam z oczu. — To możliwe, ale mało prawdopodobne — stwierdziłem. — W końcu myśli, że go zamordowała. Nie jest głupia. Wie, że będzie miała mniej kłopotów, jeżeli po prostu powie, że jakiś gówniarze w kominiarkach chcieliby podała im pin do karty albo cokolwiek innego. Torturowali ją, a potem wrzucili na ulicę. Powie tak rodzinie i wszystko się załatwi bez policji. I co teraz? Spalimy to wszystko? Tak. Weźmy tylko psa i wyrzućmy gdzieś do rowu. Tak się zabezpieczymy, gdy dziewczyna opowie o tym, co się stało. Zatrzymamy nasze ślady. Obudzi się następnego dnia. Etorfina przestanie działać. Toksyna w lońskim się rozłoży, jak spalimy ciało? Nie wiem, ale na pewno będzie ją trudniej wykryć. Zresztą, dlaczego miałby iść na toksykologię? Ma kilkanaście ran kłutych. Przez kolejne piętnaście minut znieśliśmy do pokoju z ciałem lońskiego plastikowe śmieci, deski i wszystko, co wydało nam się łatwopalne. Przewróciłem regał z książkami na podłogę i polałem dwoma butelkami wódki, które znaleźliśmy w kuchennym kredencie. Gdy rzuciłem zapałkę, najpierw pojawił się ledwo widoczny płomień, a potem ze starych papierzy i wyschniętej sklejki zaczął wydobywać się czarny, cuchnący dym. Byłem pewien, że dom spłonie do fundamentów. Liczyłem, że budynki gospodarcze również się zapalą. Wydawały się być wystarczająco blisko. Myślisz, że uznają, że sam zaprosił ogień? zapytała Ewa. Myślę, że poprzednich lokatorów zabił i zakopał gdzieś blisko. Znajdą też ciała innych dziewczyn. Nawet jeżeli uznają, że ktoś zabił filipa i podpalił dom, by zatrzeć ślady, to czy będą mordercy tak gorliwie szukać? Nie będzie śledztwa? Myślę, że pewnie będzie, ale szybko zostanie zamknięte. Opuściliśmy szybko dom, dotarliśmy do samochodu i milczeliśmy przez całą drogę powrotną. Każdy musiał przemyśleć to, co się stało. Ewa jeszcze nie widziała takiego potwora jak Loński. Miała swoich pedofili i gwałcicieli, ale to nie byli mordercy. Filip Loński zabijał dla przyjemności i robił to bardzo długo. Byłem wstrząśnięty, ale mogłem się tego spodziewać. Do mieszkania dotarliśmy dopiero o szóstej, wzięliśmy prysznic i położyliśmy się razem do łóżka. I tak wiedziałem, że już nie zasnę. Ewa przytuliła się do mnie. Za oknem. Było już jasno. Dzisiaj zrobiliśmy coś naprawdę dobrego, szepnęła Ewa. Uratowaliśmy tą dziewczynę. I wiele kolejnych, jak superbohaterowie. No, nie wiem. W końcu by go złapali. Dlaczego tak myślisz? Robił się nieostrożny, zachowywał się tak, jakby chciał, żeby go złapano. Chciał, żeby o nim usłyszał świat, chciał już chyba sławy. Ci, co zabijają, często tak mają. Już ich to tak nie bawi. Każde kolejne morderstwo to mniejsza podnieta. Widziałeś, ile on tam miał tych nagrań? Zapytała. Widziałem, że dużo. Każde na płycie, co najmniej czterdzieści dwie płyty, wszystkie podpisane, zabijał od jedenastu lat. Od jedenastu lat, czterdzieści dwie ofiary, powtórzyłem za nią, licząc w myślach. To wychodzi jedna na trzy-cztery miesiące. A teraz nagle takie przyspieszenie. Zaprosił cię na wieczór, a to oznacza, że ta dziewczyna miała zginąć przed tobą. Ty pewnie miałaś umrzeć jutro. To dziwne, że zgodził się od razu na spotkanie, nie wybadał cię. Powinien być ostrożniejszy. Łatwość, z jaką działał, rozzuchwaliła go. Pewnie te czterdzieści dwie ofiary to w różnych krajach. Trudno to było śledczym połączyć. Tylko dlaczego nie bał się, że nie powiesz nikomu, gdzie idziesz? Zupełnie cię nie znał. Mogłaś też zabrać komórkę. Policja z łatwością odnajduje ludzi po numerze telefonu komórkowego. Ewa wyciągnęła rękę i połaskała mnie po policzku. Przylgnęła do moich pleców. Może i tak miał stamtąd uciekać. Nie widziałeś tej spakowanej walizki w pokoju? Chciał wyjechać. Może uciec do innego kraju i rozpocząć wszystko od nowa. Nie widziałem. To by wiele wyjaśniało. Ale tę Justynę na pewno uratowaliśmy. Nawet jakby założyć, że Loński miał zamiar już więcej nie zabijać, to i tak jedno życie uratowane. Ale zrobiłem z niej morderczynię. Nie zrobiłeś. Zaprzeczyła Ewa i zachichotała. Przecież dzikała trupa. Ale ona o tym nie wiedziała. To ją zmieni do końca życia. Ale może na lepsze. Dziękuję za wysłuchanie trzeciej części tomu pierwszego Powieści Truciciel. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam. Bruno Siak.